Cześć, tu Ola Kwaśniewska, a to kolejny odcinek podcastu Jestem kobietą marki Jest Biżuteria. Razem z naszymi wyjątkowymi gościniami i gośćmi będziemy zastanawiać się, jak tworzyć świat, który będzie dla nas, kobiet, lepszym miejscem. Zanim zaczniemy, chciałabym Cię zachęcić do wspólnego budowania społeczności, która dąży do równości i empatii. Zaobserwuj Jest Biżuteria w mediach społecznościowych i odkrywaj razem z nami świat kobiet. Zaczynamy? Witam serdecznie w czwartym odcinku drugiego sezonu podcastu Jestem Kobietą, a jako że 11 lutego mamy Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce, to moją gościnią, równie wspaniałą jak wszystkie poprzednie, bo ja wszystkim moim gościniom nadaję przydomek wspaniała, jest Jovita Michalska, założycielka Fundacji Digital University, specjalistka od technologii przyszłości i cyfrowa ambasadorka Unii Europejskiej. Cokolwiek to znaczy, brzmi bardzo enigmatycznie. O, to trochę mogę powiedzieć. Cześć Ola, dziękuję Ci bardzo. Bardzo jest mi miło, że przyjęłaś zaproszenie. I teraz od razu mówię tym z naszych słuchaczek, które pomyślały sobie, technologie, to nuda, to mnie nie interesuje, to mnie nie dotyczy. Jeśli tak myślicie, tym bardziej was zachęcam, żebyście spędziły z nami najbliższą godzinę, bo nie spodziewacie się nawet, jak bardzo ta sztuczna inteligencja wkracza w wasze życie albo za sekundę wkroczy, tak, że naprawdę no, nie da się już uniknąć nauczenia się jej de facto. Ja w ogóle naszą rozmowę, taki sobie zrobiłam roboczy tytuł, jak przygotować się na przyszłość, która nadejdzie szybciej niż myślisz. O, bardzo dobre przygotowanie. I ja myślę, że możemy nawet taką obietnicę tutaj dać w tym odcinku, że te z was, które nas wysłuchają w pełni do końca, na pewno wyniosą chociaż jedną rzecz, o której wcześniej nie wiedziały, którą uznają za przydatną dla siebie, dla dzieci, dla rodziny, dla najbliższych i będą z tego korzystać, prawda, naprawdę z dużym sukcesem. To możemy obiecać. Absolutnie, bo wydaje mi się, że też musimy trochę zmienić myślenie o sztucznej inteligencji, bo nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że w Polsce ciągle traktujemy to jako taką ciekawostkę technologiczną. Coś takiego, taki ekstras w komórce. Tak, jest dużo w ogóle wątków wokół sztucznej inteligencji, bo z jednej strony pokutuje troszeczkę wizerunek sztucznej inteligencji, taki zhumanoidalizowany, który, prawda, że jest to Arnold Schwarzenegger w Terminatorze, który nas zaraz zabije. To jest pierwsza taka opcja. Także trochę się obawiamy, co to nam przyniesie, czy nas nie zastąpi tu i tam. Druga to jest, że nagle jak grzyby po deszczu pojawili się eksperci wybitni od tych tematów, którzy w zeszłym roku zajmowali się jeszcze czymś innym, więc jakby taka dyskusja o sztucznej inteligencji, taka bardzo płytka i często nieprawdziwa, też warto na nią uważać. Czyli jeżeli słuchamy kogoś, kto się zajmuje sztuczną inteligencją, to zerknijmy, czy zajmuje się nią dłużej niż rok. Jeśli tak, to go słuchajmy, jeśli nie, to szybko przejdźmy. Ale moim zdaniem takich ekspertów mamy na każdy temat. Tak, to prawda. Czyli jeden najpierw od wojny, potem od konfliktów, to izraelsko-palestyńskich, wcześniej wirusologia była. Wirusologia, tak, pandemia. Ale teraz już mamy autentyczną specjalistkę, bo pełną gębą, której nie omieszkamy się wykorzystać. I dlatego bardzo bym cię poprosiła, żeby zabawiła się tutaj w takie przewidywanie przyszłości, które oczywiście nie będzie żadnym wróżeniem z fusów, tylko będzie się opierało o prognozy, trendy, scenariusze przyszłości, o całą twoją aktualną, szeroką i głęboką wiedzę. Może myślę, że trudno będzie wszystkie zapewne, ale mam na myśli takie, które może najbardziej będą odczuwalne dla nas tak w takim codziennym życiu na przestrzeni następnego roku, no bo wiem, że jesteś też na świeżo po tych wszystkich spotkaniach, konferencjach, tak, gdzie właśnie analizowano to, jak ten najbliższy rok będzie wyglądał pod względem tych wszystkich zmian technologii i tego, jak bardzo one będą wkraczały w nasze życie. Tak, i właśnie chcę wam powiedzieć, że ja się w ogóle przede wszystkim zajmuję wpływem społecznym i takim gospodarczym technologii. Mało się zajmuję samą technologią, ale raczej tym stykiem, co to w związku z tym znaczy dla nas od strony edukacji, od strony na przykład przyszłości rynku pracy. Więc to, co na pewno mogę powiedzieć, to, że zaczyna się wykształcać taki model pracownika, który korzysta na co dzień ze sztucznej inteligencji. I trochę jest tak, że dzisiaj to jest pewnie kilkanaście do kilkudziesięciu procent w zależności od typu organizacji, od typu pracy. Natomiast powiedzmy tak zwani pracownicy umysłowi, dzisiaj wszyscy już powinni eksperymentować z tak zwaną generatywną sztuczną inteligencją, czyli najpopularniejszy model w tym obszarze to ChatGPT, ale mamy też kilka innych modeli, coś od Microsofta, coś od Google'a. I za chwilę będzie rynek troszkę
weryfikował tych, którzy w żaden sposób nie korzystają. Dlatego weźmy sobie dwie osoby. Jedną, która sobie na co dzień korzysta z takich prostych narzędzi, drugą, która nie korzysta. To ta, która korzysta, co nie jest specjalnie trudne, bo dzisiaj to, co jest pięknem tej technologii, jest to, że do niej po prostu mówimy. No nie jest tak, nie potrzebujemy być programistkami, nie potrzebujemy mieć żadnych dodatkowych kwalifikacji. Tak jak ja do ciebie teraz mówię, tak samo piszesz coś w tej małej ramce. Ale to wcale nie jest takie proste, ale dobra, zaraz... Takie proste nie jest, ale jest do wykształcenia metodą prób i błędów. Dobra, to zaraz może powiem, jakby chcecie zdać, skończyć myśl i przejdziemy do tego. I w związku z tym, jak mamy taką osobę, która korzysta z tych narzędzi, to ona sobie dzisiaj jest w stanie, to jest gdzieś tam obliczone, do 40% czasu pracy usprawnić. Czyli zyskujesz te 40%. Okay. Czas jest naszym najcenniejszym aktywem. Mm-hmm. Możesz sobie wykorzystać tak, że przeznaczasz na coś innego, na co nie miałaś czasu. Możesz wykorzystać tak, że wcześniej pójdziesz odebrać dzieci. Możesz wykorzystać tak, że pójdziesz do kosmetyczki. Możesz wykorzystać tak, że zaczniesz myśleć bardziej kreatywnie, bardziej strategicznie o swojej pracy, albo dobudujesz sobie jakąś kompetencję. Mm-hmm. A ta osoba, która nadal 100% czasu pracy wykonuje, że tak powiem, ręcznie, czy po prostu własnymi siłami, zacznie odstawać. Więc będziemy szli w tym kierunku, żeby wszyscy na tym poziomie podstawowym korzystali z tych narzędzi. Ale wszyscy, czy to jest ważne w każdym zawodzie, czy to jest jednak jakiś, nie wiem, no, jakieś specyficzne zawody, które będą bardzo wrażliwe na to wsparcie. Praktycznie w każdym, bo i lekarz dzisiaj powinien korzystać, czy lekarka z tego, i nauczycielka powinna korzystać, i klasyczne prace biurowe typu czy księgowość, czy jakiś menadżer, czy menadżerka, czy ktoś od social media, marketingowiec i sprzedawcy. Tak naprawdę trudno mi jest, no jeżeli może nam wyjdzie w rozmowie coś, jakieś 10%, które nie wiem, trudno tam użyć, ale czy architekci, czy no, właściwie dowolny zawód, gdzie potrzebujesz funkcji umysłowych, to wszystko jesteśmy w stanie tu użyć sztucznej inteligencji, zautomatyzować. Proste rzeczy. Strategię firmy możesz poprosić, żeby ci napisała. Dzisiaj my trochę robimy tak, że prosimy o coś sztuczną inteligencję, ona przygotowuje, ewentualnie prosimy do, jakby troszeczkę do briefowujemy ją, czyli troszkę poprawiamy to pytanie, żeby uzyskać tą odpowiedź dobrą, bo nie zawsze za pierwszym razem ją otrzymujemy właściwą, nie zawsze nas sztuczna inteligencja wprost rozumie, ale dochodzimy do jakiegoś obszaru i potem sobie to poprawiamy. Czyli na przykład ty mogłabyś dzisiaj przyjść przygotowana. Ale no właśnie, bo chciałam to powiedzieć, no, że ja taka, no nie jestem za pan brat. Znaczy teraz już będę, bo przygotowując się do tej rozmowy przekonałam samą siebie również, czytając to, co ty piszesz na ten temat, że to jest absolutnie ostatni moment, żeby zacząć z tej sztucznej inteligencji korzystać. Bo po prostu będę bardzo w tyle zaraz. No. I pomyślałam, no dobra, no to świetny jest moment, akurat robię podcast na temat technologii przyszłości z tobą. No to poproszę tą technologię przyszłości, żeby mi wymyśliła pytania do tego podcastu. I no tak strasznie ciężko mi było zadać jej to pytanie, żeby uzyskać takie pytania, jakie ja bym zadała. To znaczy mi to w końcu, ja tyle razy to pytanie zadawałam na nowo, jakby włączając różne jakieś szczegóły, jak to, jakich pytań oczekuję, zawężałam te zakresy i tak dalej, że w gruncie rzeczy to już trwało tak długo, że już te pytania, wiesz, ja już sama je 15 razy wymyśliłam, a cały czas próbowałam uzyskać to, co już i tak miałam w głowie, zadając właściwe pytanie. Dlatego twierdzę, że to wcale nie jest takie proste. Też trzeba się nauczyć obsługiwać tą sztuczną inteligencję. I być może to jest też ten aspekt, który powoduje, że trochę do tego podchodzimy jak pies do jeża. Tak, absolutnie. To nie jest coś, co się po prostu jakby dzisiaj usiądę i dzisiaj będę miała rewelacyjne efekty. To też jest, myślę, że tworzy taki problem, że ludzie się zniechęcają. Ja mam bardzo fajną społeczność i na LinkedInie, i na Instagramie różne społeczności, gdzie mocno przekonuję ludzi do tego, żeby zaczęli korzystać. Daję całą masę porad, wsparć, pokazuję aplikacje, z których sama korzystam, trochę uczę, jak z tego korzystać. No mnóstwo tam jest różnej wiedzy. I powiem ci, że tam jest 98% kobiet u mnie. Wszystkie te super dziewczyny potem mi piszą, a ja teraz korzystam z tego, a ja zaczęłam korzystać z tego. Począwszy od tego, że czasem ktoś mi pisze, a czy sztuczna inteligencja mówi po polsku? Czyli taki kompletny początek, brak znajomości. Bo oczywiście potem, mówi. Tak, oczywiście mówi. I potem nagle się okazuje, że odkrywają te możliwości. Rzeczywiście się trzeba tego nauczyć. Ja też uczę trochę tak zwanego promptowania, czyli umiejętności zadawania pytań technologii, bo ona nie rozumie tak jeszcze zero-jedynkowo, jak my. Wiadomo, że są wersje, które są te podstawowe wersje darmowe, które no, dają nam jakąś odpowiedź i te
płatne, lepsze, które dadzą nam pewnie lepszą odpowiedź. I to jest pewna też umiejętność tego, żebyśmy my nauczyli tą sztuczną inteligencję korzystać. Dzisiaj możemy już te narzędzia customizować, czyli możemy je pod siebie robić, tak? Czyli moja na przykład sztuczna inteligencja, która jest już troszeczkę wytrenowana, też bez przesady, bo to nie jest tak, że ja mam jakieś unikalne skille. Ja po prostu trochę czasu temu poświęcam i się o tym uczę. Ja wrzucam bardzo dużo próbek swojego tekstu i ona już pisze jak ja. A właśnie, bo w gruncie rzeczy u mnie w dużej mierze też na tym polegał problem, że dla mnie te wszystkie pytania były szalenie takie formalne i takie akademickie. Zaczynałaś pytanie od tego, napisz w formie kreatywnej, napisz w formie takiej? No pisałam w taki, że w sposób tam taki, no właśnie kreatywnie. Nie użyłam słowa kreatywna, to jest istotne. Jest kilka elementów, które warto wprowadzić, żeby sztuczna inteligencja nas lepiej zrozumiała. Najpierw należy nadać jej funkcję, czyli na przykład zaczynamy od tego. Jak ja na przykład piszę rozdział do swojej książki i chcę, żeby mi coś poprawiła. Na przykład mam jakiś artykuł, na przykład mam wywiad z kimś, gdzie ten wywiad był taki, rozumiesz. I trzeba to po prostu złożyć. To wrzucam to i piszę, jesteś pisarką. Piszesz książkę o przyszłości edukacji. Proszę, zredaguj ten oto artykuł, który ma, patrzę ile on ma tam znaków, mniej więcej o 1/3, forma kreatywno-formalna, tak i tak, tak. I wrzucam po prostu ten artykuł i ona gdzieś mi to poprawi. Jeżeli to nie jest w moim formacie, to piszę, wstawiam ci próbkę tekstu z książki i wrzucam takiego, taki po prostu kawałek. W tym samym stylu, proszę, zaproponuj mi ten artykuł. Tak? A czy możesz kazać jej napisać książkę w stylu jakiegoś autora, czy ona ci odmówi? Jako... Nie, odmówić oczywiście nie odmówi, natomiast ona nie odmawia, nie odmawia nigdy. No wiesz, jak powiesz skonstruuj mi bombę, to raczej tak, dlatego, że ona ma też swoje ograniczenia, ale raczej w takich obszarach, które są po prostu groźne czy niebezpieczne, więc nie próbujcie. No, to jeszcze gdzieś będzie zgłoszone. Więc tak, nie będzie miała rasistowskich jakichś tekstów, czy takich, ona się w pewnych formach obraca, no bo ma pewne obostrzenia. Natomiast co do zasady, jeżeli będziesz chciała w czyimś stylu, nie zawsze ona może rozpoznać ten styl, bo nie zawsze jest go po prostu dużo w danych. Także warto dać próbkę tego stylu, ale możesz w stylu balzakowskim coś napisać, możesz w stylu bardzo ultra nowoczesnym, możesz w stylu bardzo formalnym. Jak na przykład piszę coś dla Komisji Europejskiej ostatnio, no prosta rzecz, składałam pewien projekt. Ten projekt składałam także sporą część jego napisałam sama, ale potem miałam jakby złożyć już formalnie i zmieścić się w iluś tam stronach, no to nie skracałam tego sama, tylko wrzuciłam to wszystko do, ja akurat używam najczęściej dwóch, czy używam płatnej wersji czata GPT, co bardzo gorąco polecam, jest duża różnica, $20 miesięcznie, to dla większości z nas jest koszt, który jesteśmy w stanie ponieść. I używam Claude, to jest od Antrofi, druga taka, która jest, myślę, że jakościowo takim numerem 2 i one różnie odpowiadają, więc sobie z tych dwóch sklecam zawsze jakąś średnią. Więc wrzuciłam cały ten tekst, napisałam, przygotowuję dokumenty dla Komisji Europejskiej, proszę w formule formalnej, z formalnym angielskim, przygotuj mi, musimy się zamknąć w kwocie i takiej, w liczbie stron takiej i takiej. I dostałam to po prostu skondensowane, poprawiłam tam jedno zdanie. A czy to jest tylko kwestia oszczędności czasu, czy to jest tak, że brak tej umiejętności współpracowania ze sztuczną inteligencją zaważy na w ogóle jakości pracownika w taki, wiesz, sposób istotny dla pracodawcy? Są bardzo ciekawe badania już robione, wiesz, bo wiele firm wprowadza tego typu już rozwiązania i dzieli się wynikami. Na przykład w zeszłym roku BCG zrobiło taki projekt, wprowadziło wszystkim pracownikom możliwość korzystania właśnie z płatnej wersji czatu GPT, nie dając im żadnych dodatkowych szkoleń, ani nic, zachęcając do korzystania. Okazało się, bodajże po 3 czy 4 miesiącach zrobiono sprawdzam i okazało się, że pracownicy właśnie średnio, stąd to 40%, średnio usprawnili swoją pracę o 40%, ale uwaga, dodatkowa rzecz. Rzeczy czy zadania, które część z tych osób wykonywała jakościowo poniżej średniej, nagle zaczęła wykonywać powyżej średniej. To znaczy, jeżeli jestem w czymś, zawsze w czymś jestem mierna. W czymś jestem świetna, w czymś jestem słaba.
I to, w czym jestem słaba, przy sztucznej inteligencji wyciągam ponad średnią. Więc to jest fajna na rzecz. Na przykład? Co może to... No jakaś umiejętność. Umiejętność syntetyzowania na przykład, nie wiem, wiedzy, tak? Albo umiejętność głupiego pisania notatek ze spotkań, tak? Albo w obrębie jakby działalności naszej biurowej. Albo właśnie umiejętność zadawania pytań, albo umiejętność odpowiada... Jak ktoś świetnie odpowiada na pytania, często nie umie ich ładnie zadać, tak? Ale to nie jest wtedy tak, że... autentyczna twoja kompetencja się zwiększa, tylko jakby zastępuje ci to ta sztuczna inteligencja, czy nie? Czy ty się uczysz o tej sztucznej inteligencji? To myślę, że to jest kwestia indywidualna. Absolutnie uczysz się współpracować. Znaczy, to jest tak, że jeżeli ja na przykład lubię pracować w duetach. Mój styl pracy osobisty wygląda na tym, że ja lubię z kimś się zderzyć i wtedy lepiej mi wychodzi. Lubię na przykład, jak ktoś mi coś przygotuje, a ja to poprawiam, tak? Czyli ja na przykład, dla mnie praca ze sztuczną inteligencją jest rewelacją, bo ja dostaję jakiś zaczyn od niej, jakiś zalążek i ja sobie na tym potem pracuję, coś sobie dołożę, coś sobie ujmę, dopiszę jakiś kawałek coś, i nagle się to robi coś fajnego. A takie zaczynanie od zera dla mnie jest, powiedzmy, mniej kuszące niż taka właśnie współpraca. I oczywiście mogę to zrobić z drugim człowiekiem, co też jest super fajne, co też robię, ale czasami lubię to zrobić właśnie z technologią i więc myślę, że potencjał kreatywny mój jest nieco większy, jak sobie razem to robimy w takim tenisie, niż jak robię coś sama, na przykład siedząc, wiesz, wiele dni nad czymś sama w domu. Tak, ja na przykład większość tego, jak prowadzę podcast swój, albo jakie pytania zadawać, zawsze tą bazę mi robi. A ja jej czasami kompletnie to zmieniam, bo mam inny mood, inny coś, ale jest to jakaś baza podstawowa i ona zawsze zmniejsza potrzebny czas. Oczywiście, jak rozmawiałyśmy ostatnio, nie zawsze i nie wszystko trzeba, więc jeżeli mamy, ja na przykład praktycznie nie piszę sama maili, tak, jeżeli ktoś mi coś do mnie napisze, a już zwłaszcza po angielsku, gdzie to jest naprawdę jeszcze technologia dużo lepiej sobie radzi z tym językiem, wrzucam i dostaję wyplutą odpowiedź, ja tylko przelatuję, czy ta odpowiedź jest zgodna z tym, jaką mam potrzebę i wrzucam, ale wiadomo, że jak mam do odpisania dwa zdania, no to nie muszę tego robić ze sztuczną inteligencją, po prostu odpisuję dwa zdania. No ale rozumiem, że wygląda to tak, że dostajesz maila i musisz powiedzieć tej sztucznej inteligencji. Odpowie, czy w ogóle nie, czy ona sama już wie, co odpowiadać. To zależy, co to jest. Oczywiście to jest case by case, no ale wrzucasz na pewno to pytanie i na przykład odpowiedz na tego maila ze zgodą, albo z brakiem zgody, albo ten. I ona zazwyczaj coś wypluwa. Czasami wypluwa coś, co już jest gotowcem. Czasami trzeba ją jeszcze troszeczkę naprowadzić. In general, jeżeli się w miarę nauczymy stosować też te pewne zasady, bo sztuczna inteligencja pewne rzeczy po prostu rozumie. Ona się posługuje naszym językiem, ale w ramach pewnych konkretnych zasad, dlatego że, no już nie chcę tutaj wsadzać kija w mrowisko, żeby wam za dużo nie musieć tłumaczyć, ale co do zasady, sztuczna inteligencja nie rozumie nas tak jak my. To znaczy, jak ja do ciebie mówię całym zdaniem, ty rozumiesz to całe zdanie. Jak działa generatywna sztuczna inteligencja? Ona bada, bo to jest matematyka, ona bada, jakie jest największe możliwe prawdopodobieństwo użycia takiego właśnie następnego słowa. Czyli ona nie rozumie, ale podąża. Więc w zależności, jak wymienimy jedno słowo w pytaniu, dla niej stanowi to dużą różnicę. Więc dlatego masz rację mówiąc, że trzeba się troszeczkę nauczyć tej formuły zadawania pytań. Wtedy te odpowiedzi są dużo lepszej jakości i szybciej je pozyskujemy, tak? Okej, myślę, że na ten moment nasze słuchaczki myślą sobie, no dobra. Czyli to jest coś, co bardzo ułatwia życie, przyspiesza pracę i tak dalej, ale przecież jeśli ja mam dużo czasu albo lubię sobie odpowiadać na maile, no to ciągle co mi to zmienia, prawda? To ciągle mogę uniknąć korzystania z tego. No ale jednak jest bardzo wiele zawodów chociażby, które ta sztuczna inteligencja po prostu wyprze. I myślę, że na tym etapie, kiedy zastanawiamy się nad jakąś ścieżką kariery, albo mamy dzieci, które próbujemy skierować na jakąś drogę, do jakiejś szkoły, która się specjalizuje w matematyce na przykład, to myślę, że to jest ten moment, żeby rzeczywiście zorientować się, w którą stronę ten świat zmierza, bo naprawdę możemy kogoś sprowadzić na manowce. Tak. To jest ultra, dlatego ultra ważne są te wszystkie dyskusje i dlatego cieszę się, że rozmawiam też w kręgach kobiecych bardzo często, bo my siebie stajemy trochę z boku tej technologii, bo sobie myślimy, to nie do końca jest dla mnie. Ja przez lata przychodzę na konferencje, na których jestem jedyną kobietą. Dlatego często zakładam coś czerwonego albo różowego, żeby lepiej wystawać poza tą bandę czarnych garniturów czy szarych. Ale jest coraz więcej nas w tym, dlatego że jakby zamykając wątek kariery, bo chcę też wam powiedzieć, że w życiu prywatnym się ta technologia bardzo przydaje, ale zamykając wątek kariery... Dlaczego zamykając? W sensie ten kawałek. Nie ma dzisiaj możliwości budowania kariery i pięcia się w górę, osiągania, nie wiem, właśnie dojścia do zarządu, czy wyższych stanowisk, bez świadomości i umiejętności technologicznych. Takiej już gwarancji nie ma.
Natomiast jeżeli na przykład planujemy dwudniową wycieczkę do Krakowa z dziećmi, z partnerem albo coś tam, sztuczna inteligencja też bardzo chętnie nam ją zaplanuje. Albo do Szwajcarii, albo gdziekolwiek indziej, albo chcemy kreatywnie przygotować przyjęcie na 15 osób, z czego połowę z wegetarianami, a połowa weganami, a nie wiem, jeszcze 4 osoby jedzą mięso, a w lodówce mam to i to, to też nam to zrobi. Jest jakby cała masa aspektów z życia prywatnego. Dziecko nasze może się uczyć matematyki z czatem GPT, który jest tutorem dzisiaj, gdzie, czy dowolnego innego przedmiotu. Języków fantastycznie się uczymy dzisiaj ze sztuczną inteligencją i jeszcze nie wsadziłyśmy całego wątku aplikacji, które powstały na bazie, bo czat GPT jest narzędziem wszechstronnym, ale na bazie czata GPT i innych modeli powstała cała masa aplikacji. Jedne są od tekstów tylko na social media. Drugie są tylko od pisania książek. Piszą za ciebie teksty na social media i w tym się specjalizują. Inne aplikacje robią ci slajdy do prezentacji. Inne aplikacje wizualizują ci dane. Inne aplikacje robią z twojego tekstu świetny obrazek, jak Midjourney, które jest takim drugim zestawem, to nazywa się to tekst to picture, że ty sobie piszesz, ja na przykład piszę, o, chciałabym taki piękny portret Oli Kwaśniewskiej, żeby tutaj wyglądała tak i tak, a może wieczorowo, a może coś tam wypisuję. Mogę jeszcze napisać dokładnie, jakim aparatem teoretycznie powinno być robione to zdjęcie, które chcę otrzymać i ile pikseli i potem nagle pa-bam. Dostaje gotowe zdjęcie, które nie jest zdjęciem, tylko z wytworem sztucznej inteligencji wygląda jak zdjęcie. To jest lekko przerażające. Ale też przydatne, dlatego że możesz być też jednoosobową działalnością i na przykład wiele z was coś robi same. I nie musisz mieć od tego eksperta, bo otoczona narzędziami sztucznej inteligencji jest super samowystarczalna. I na przykład będąc na urlopie macierzyńskim, możesz stworzyć swoją własną działalność, którą sztuczna inteligencja pomoże ci zareklamować, pomoże ci stworzyć strategię na media społecznościowe. I bardzo dobre te strategie robi. Może ci zrobić strategię sprzedażową, może ci powiedzieć, w którym punkcie Gdańska najlepiej otworzyć nową cukiernię, jak powinnam się nazywać. I zaproponuję ci kilkaset różnych, czy kilkadziesiąt nazw. Zaproponuję ci model biznesowy, co tam najlepiej sprzedawać. To wszystko jest w stanie nam sztuczna inteligencja pomóc, czyli uzupełniać w ogromny sposób nasze kompetencje. Tak, czyli w gruncie rzeczy niekorzystanie ze sztucznej inteligencji to jest jakby wyważanie otwartych drzwi, bo tak naprawdę ona ci po prostu bardzo może to życie ułatwić i mnóstwo procesów przyspieszyć. Mnóstwo. Ale jak rozumiem, w dłuższej perspektywie niekorzystanie z niej to jakby powoduje, że jesteś dużo mniej efektywna niż osoby, które z niej korzystają. Dokładnie tak. Plus, że rzeczywiście jest tak, ja nie zamykam też tego tematu, sztuczna inteligencja zabierze nam pracę. Więc mnóstwo ludzi pisze na mediach społecznościowych, co mnie zawsze doprowadza do szału, nie bójcie się, sztuczna inteligencja nie zabierze nam pracy. Po pierwsze, zależy jakiej. Tak, po pierwsze jakby nie ma absolutnie żadnej gwarancji, że tak będzie. Po drugie, większość z tych ludzi nie ma świadomości na temat jakby trendów zmieniającego się rynku pracy, po prostu powtarza, że taki nie powiedzieli. Oczywiście, że sztuczna inteligencja przejmie część pracy, dlatego że zawsze będzie jakiś pracodawca, który będzie chciał zaoszczędzić i którzy postanowi zwolnić 3 osoby z działu marketingu, bo dzisiaj sztuczna inteligencja te wszystkie rzeczy marketingowe jest w stanie mu napisać. Zostawić na przykład jedną osobę otoczoną narzędziami. Tak, oczywiście. Grafików, którzy robili dla nas logotypy, też już można praktycznie częściowo zwolnić, bo takie w miarę okej, takie logotypy zrobi nam Midjourney. Powiemy, hej, zobacz, tutaj jest logo firmy, jest, chcemy, żeby ono było takie bardziej kobiece, może tutaj trochę takich wątków właśnie delikatności albo coś kwiatowego, proszę zaprojektuj mi 4. Pyk, minuta. I masz 4. One mogą być średniej jakości. I wiadomo, dlatego fajnie jest, jak jest ten grafik, który mówi, dobra, z tego i z tego zrobię coś średnią, poprawię i znowu jemu też to uzupełnia i przyspiesza pracę. Ale jeżeli nie zależy nam tak bardzo na jakości, a na cięciu kosztów, a wielu osobom tak zależy, absolutnie będą zwalniać. I ta pani, która to mówi, albo pan z ambony, nie weźmie za to odpowiedzialności. Więc przygotować się do takich zmian musimy. Ucieczka do przodu zawsze daje efekty, czyli planowanie. Okej, mam taki zawód, jaki mam i wykonuję go od 20 lat, czyli są dwie ścieżki. Albo po prostu jak buduję tę wiedzę, wiem, czy ten zawód zostanie zautomatyzowany. No właśnie, jakie jest prawdopodobieństwo, że zostanie zautomatyzowany? Znaczy, co jest tym czynnikiem, który powinien nam tą czerwoną lampkę zapalić? Czy jest bardzo dużo w nim funkcji powtarzalnych, pamięciowych i takich, gdzie trzeba analizować ciągi danych, czyli takie rzeczy, które właściwie dosyć matematyczne, które nie wymagają kreatywnego myślenia, nie wymagają krytycznego myślenia, nie wymagają kreatywności, nie wymagają rozwiązywania złożonych problemów. Czyli takie rzeczy, które są właśnie powtarzalne, mierzalne, które łatwo rozpisać,
jak powinny być wykonywane, te auto absolutnie będą zautomatyzowane. Na 100%. Na 100%. Większość z nas wykonuje i takie zadania. Dlatego śmiem twierdzić, że większość z nas będzie miała częściowo zautomatyzowane pytanie, które sobie trzeba dzisiaj zadać, co zamierzam zrobić z tym wolnym czasem, który się pojawi. Czy na przykład biegnąc w tym chomiczym kółeczku do tej pory takim, o Jezu, nie mam na to czasu, na co wtedy chcę mieć ten czas i go przeznaczyć, prawda? A nie tam skrolować. Nauczenie się. Skrolowałam do końca. Skończył mi się internet. Cześć, chwila przerwy. Czy rozmowa jest dla Ciebie wartościowa? Jeśli tak, zaobserwuj nasz podcast i wystaw ocenę, dzięki czemu będziemy mogli dotrzeć z naszymi treściami do większej liczby kobiet i wspólnie budować lepszy świat. Dziękujemy. Więc co chcę robić? Ja bardzo zachęcam do właśnie kreatywnego myślenia i do myślenia strategicznego. My powoli idziemy z ludzkością w tym kierunku, że te rzeczy, które nas uczyniły ludźmi, zaczynają być coraz ważniejsze, bo myśmy się trochę zrobotyzowali. Ja myślę, że ostatnie 100 lat w korporacjach czy w dużych biznesach spowodowało, że my zaczęliśmy tak trochę działać jak automaty. Od 9 do 5 taki zakres, to robię, dobra, powtarzam. I teraz to nam weźmie technologia, więc te wszystkie rzeczy właśnie twórcze, gdzie trzeba było tak troszkę kreatywnie pokombinować, wziąć to i coś wymyśleć. Albo na przykład właśnie strategicznie pomyśleć na 2-3 lata do przodu, jak to się będzie zmieniało, jak to zaplanować, czy rozwiązać jakiś trudny problem, bo teraz zobaczcie, tych trudnych problemów będzie się pojawiało coraz więcej, no bo jak się tak wszystko zmienia, to i problemy, i wyzwania są nowe. Mhm. Więc żeby je umieć rozwiązywać, to trzeba mieć czas, żeby się edukować, wyjść poza swoją bańkę. Wyjść poza swój codzienny świat, bo tam są te rozwiązania, tak? Jeżeli my jesteśmy, nie wiem, prowadzimy firmę kosmetyczną, to bardzo często odpowiedź na nasze wyzwania nie jest w branży kosmetycznej, tylko na przykład, nie wiem, w Google'u, ale w sensie nie w wyszukiwarce, a w tym, co zrobiła ta firma, albo w bankowości. Tak, że trzeba wychodzić poza te swoje zwyczajowe bańki, tak? I te relacyjne kwestie też będą istotne, prawda? Czyli to, bo tego nie zastąpi sztuczna inteligencja, czyli tego, jak komunikować się z innymi ludźmi, jak pracować w zespołach, jak rozwiązywać konflikty. Absolutnie tak. I to będziemy robić. Oczywiście będzie nas tu już wspierała też sztuczna inteligencja, bo ona już sobie bardzo dobrze umie zmierzyć nasze emocje. Czyli to na początek jest to wykorzystywane i to też pięknie kobieta robi. Słuchajcie, Rana El-Khalioubi, doktor Rana El-Khalioubi, najwybitniejsza na świecie ekspertka od emotional AI, czyli emocjonalnej sztucznej inteligencji. W wysokich modelach samochodów już się to dzieje, czyli na przykład samochód wyczuwa naszą emocje i na przykład informuje nas, może zaparkuj lekko i weź sobie coś na uspokojenie, bo możesz mieć wypadek, tak? Ale więc jest w stanie z nas już to odczytać. Dużo się komunikujemy online, prawda? I mamy całą masę wideo rozmów. W wideo rozmowie zubaża się zestaw czytania naszych emocji, tak? Bo jak ja widzę często, albo ciebie nie widzę, bo mamy wyłączoną obie wizję, albo widzę cię tylko tak w ekraniku, który czasem mrzy, to ja nie odczytuję twojej mowy ciała, a ona za bardzo wiele bodźców informacji odpowiada. I teraz sztuczna inteligencja jest w stanie już powolutku i za chwilę na przykład, nie wiem, jak będziemy na Teamsach, Microsoft pewnie będzie jeden z pierwszych, będziemy na Teamsach robić spotkanie, to też sztuczna inteligencja będzie mówiła, spadła jakość emocji na spotkaniu, powiedz jakiś dowcip, żeby trochę albo pobudzić ktoś towarzystwo. Ktoś przestał się koncentrować, nie słuchać. Tak, ja na przykład dużo wykładów prowadzę przez online, prawda? I dla mnie taka informacja, ej, znudziła się Jowita swoją publiczność, zmień taktykę chwilowo, to byłaby przydatna, bo ja tego nie widzę czasem, jak oni wszyscy mają wyłączone kamerki. Proszę, zupełnie powiem to w ramach dygresji. Że ja kiedyś przez wiele lat prowadziłam na festiwalu Karuzela Kultury spotkania dla dzieci. To powiem ci, że dzieci działają dokładnie jak sztuczna inteligencja w tym wymiarze, o którym mówisz. Jak masz audytorium dziecięce, to po prostu zawsze wiesz, zawsze czy zanudziłaś, czy jest ciekawie. Tam jest zero kurtuazji. To ładnie, to ładnie. Tak, no więc to są takie rzeczy, w których ten emotional, czyli jest tak, że z jednej strony sztuczna inteligencja będzie doskonale rozumiała, w jakim jesteśmy stanie i będzie potrafiła pomóc, więc będzie na pewno wsparciem dla psychoterapeutów, psychologów, w tym całych obszarze, na przykład pracy nad relacjami, nad związkami, nad małżeństwami. Tu będzie ewidentnie duże pole, ale z drugiej strony będzie też umiała naśladować te emocje. No ale pracy w jakim sensie? Że to będzie jako terapeuta, czy jako... Jako wsparcie terapeuty. Mhm. Ja myślę, że wiele takich zawodów, które, tak jak mówisz, dotykają bycia, dotykają relacji, emocji, absolutnie będą to zajęcia dla ludzi, ale tu będzie nam służyła sztuczna inteligencja właśnie zestawem danych z całego świata, no bo zobacz, wiedza medyczna dzisiaj
to przeczytałam w jakimś raporcie, zszokowana, podwaja się co 2 lata. Dobra, tylko poczekaj, bo generalnie do wiedzy medycznej bardzo bym chciała dojść potem jako do osobnego wątku, bo to jest szalenie interesujące. Więc pogadamy o tym, jak lekarza uzupełnia sztuczna inteligencja. Tak, i w ogóle co tu się wydarzy na przestrzeni lat, bo to jest naprawdę, to jest szokujące, to co się wydarzyło na przestrzeni ostatnich lat i ma się wydarzyć w następnych latach. To naprawdę jest jak w jakimś filmie science fiction. Więc nie wiem, chyba że chcesz dokończyć ten wątek jeszcze w kontekście emocji. Chcę powiedzieć, że po prostu to będzie praca wspólna i w wielu obszarach będziemy się uzupełniać sztuczną inteligencją, bo my nie jesteśmy w stanie się tak szybko uczyć jak ona. Więc w tych obszarach, w którym będzie potrzebna nam wiedza najświeższa, to ona będzie nam po prostu podawana przez sztuczną inteligencję. Tak? I w obszarze lekarzy, jak będziemy gadać, to więcej szczegółów na ten temat powiem. Dobra. No. A teraz jeszcze wróćmy do dzieci, bo moim zdaniem to jest bardzo istotne. Jak rodzice powinni wspierać te dzieci? Które kompetencje powinny być wspierane? Bo wydaje mi się, że to jest dużo takiego niezrozumienia ciągle i takich fałszywych przekonań. Typu właśnie, że zawody techniczne, matematyczne są te pewne, prawda? A humanistyczne są te niepewne. Ty obawiasz ten mit, prawda? Tak, to ja jestem zwolenniczką tej teorii, że to jest kompletna bzdura. zwłaszcza, że mamy tak bardzo świat przekoszony na tę stronę. To znaczy stygmatyzujemy humanistów jako tych gorszych, a gloryfikujemy matematyków, inżynierów, fizyków i ekspertów, czy też dzieci utalentowane w tym obszarze, jako ci, co sobie poradzą w życiu. Jest to bzdura kompletna. Znaczy, jak popatrzymy na rozwój świata, powiedzmy nawet zanalizując ostatnie 200 lat, to wiemy, że społeczeństwa do przodu pchały i jedni, i drudzy. Jedni budowali mosty, drudzy budowali cywilizację. Świat potrzebni są nam dokładnie tak samo inżynierowie, jak i filozofowie czy architekci, jakby bez dwóch zdań, to po pierwsze. Więc i powiedzenie, wysyłam dziecka do tego liceum, bo tam cisną z matematyki, to jest dobre liceum, no jest jakby odpowiedzią w połowie właściwą. Dlatego, że te kompetencje miękkie to są właśnie te kompetencje, które są ludzkie. Matematyka, sztuczna inteligencja jest matematyką. Jest matematyką, jest mądrą matematyką, jest już w tej chwili skomplikowaną matematyką, opartą na wielu protokołach, absolutnie, ale matematyką wciąż. Więc to, co jest ludzkie, to, co jest humanistyczne, to, co jest właśnie kreatywnością, wyczuwaniem emocji, empatią, inteligencją emocjonalną, umiejętnością krytycznego podejścia, zadawania pytań właściwych, trudnych, innych, ciekawych. To wszystko zostaje domeną ludzi i te rzeczy musimy kształcić. Domeną ludzi tym samym to jest to, co ma przyszłość, a nie zostanie wyparte przez sztuczną inteligencję. Poza tym też pamiętajmy o tym, że to tempo rozwoju świata, które znacząco przyspieszyło, ma też taki boczny efekt, który wszystkie też pewnie obserwujecie, czyli zwiększony jakby poziom stresu. Poziom stresu, lęku, niepewności, takiego nie mamy tej podstawy, nie mam się czego trzymać, depresji. I to się dzieje na poziomie młodych ludzi. Więc w momencie, kiedy nadal my ciśniemy ich w szkole testy, nauka pod testy, ja wam powiem, jestem nauczyciel i jestem najmądrzejszy, więc ja wam powiem, a potem wy napiszecie z tego test i ja nie biorę odpowiedzialności za to, że się nie nauczyliście, bo jak macie same jedynki, to jest tylko i wyłącznie wasza wina, bo tak ten system edukacji w takim najgorszej powiedzmy formie wygląda. Oczywiście jest wielu cudownych nauczycieli, my prowadzimy fundację, Fundacja Digital University pracuje z cudownymi nauczycielami, którzy inaczej myślą, ale nadal pewien core taki jest. I teraz nie zajmowanie się w ogóle tym obszarem właśnie emocji, bo takie to ciśnięcie, okej, no on jest słaby z matematyki, trzeba dodatkowe korepetycje, żeby był lepszy z matematyki. Nie, trzeba dodatkowe korepetycje z empatii, znaczy z matematyki też można, ale tylko to też nie jest jedyna najważniejsza prawda. No tym bardziej, że też skoro wiemy, że ta matematyka tak naprawdę w tej chwili nie jest w ogóle jakąś pożądaną absolutnie kompetencją. Czy skoro ty mamy i ja wykorzystujemy na co dzień matematykę w swoim życiu. Znaczy wiesz co, ja akurat bardzo lubiłam matematykę, bo dla mnie to było jak łamigłówki, to był jak trening mózgu. No to wciąż nim jest. I to pod tym względem ona była świetna, natomiast no, fakt faktem, że dzisiaj... Ale filozofia i logika, Ola, też jest treningiem mózgu. To ale jest wiesz, jedno z narzędzi. Wiesz, co się zawsze mówiło. No. To już w tym pokoleniu takim, po naszym, jak uczono matematyki, już wtedy jak wszyscy już mieli komórki w kieszeni. Tak. I pamiętam, że ci młodzi ludzie zawsze mówili, po co mam się uczyć matematyki, jak mam kalkulator w telefonie. I wtedy zawsze ktoś dorosły mówił, a co jak nie będziesz miał tego telefonu, a co jak... No i w sumie ciągle wisi gdzieś tam to pytanie, a co jeśli szlak trafi, nie wiem...
jak prąd wysiądzie po prostu. No więc jak prąd wysiądzie, akurat liczenie będzie twoim najmniejszym problemem. Tak bym powiedziała, kochani, z całym szacunkiem. Wtedy trzeba, to dlaczego nie uczymy się umiejętności survivalu? Bo ale, czy to ale właściwie powinniśmy, moim serial zdaniem. Serial The Last of Us, prawda? Ostatnio jakoś obejrzałam ze dwa odcinki. Pokazują, że w świecie, kiedy telefony, prąd i wszystko padnie, to my nie potrzebujemy naprawdę wykwintnej matematyki, ani całek. My przede wszystkim potrzebujemy przetrwać. Ale zapalić ogień w lesie, czyli to, czego się Skandynawowie uczą ale w szkołach. Ale właśnie tak powinno być, moim zdaniem. Czyli tak. jeśli zakładamy, że teraz nasza nauka powinna iść w ogromnym stopniu na współpracę ze sztuczną inteligencją, to uważam, że równolegle powinniśmy się uczyć tych wszystkich kompetencji, co jeśli ta sztuczna inteligencja padnie. Dokładnie. Znaczy, czyli takich bardzo podstawowych. To, ja jestem wielką fanką edukacji skandynawskiej. Oczywiście to nie jest jakby stuprocentowy ideal, tam też są różne trudności i wyzwania, które oni też adresują, bo jakby świadomie też modyfikują, świadomie rozwijają swój system edukacji. Natomiast coś takiego, że uczymy się przez praktykę, że jak mamy zajęcia z energii dla 10-latków, to wychodzimy do lasu, jak jest minus 10 i się zastanawiamy, co zrobić, jak nie będzie energii, co możemy zrobić, jak zbudować ciepły szałas, jak rozpalić ogień i tak dalej, tak? Czyli uczymy się w praktyce pewnych podstawowych umiejętności, tak? I to jest ewidentnie bardzo ważne, takie praktyczne albo jak, podejście. Albo jak hodować ogródek na przykład. Tak, takie tak, rzeczy, exactly, które dokładnie. Faktycznie pozwalają ci być samowystarczalną w sytuacji jakiegoś ale mniejszego w ogóle, bądź większego kataklizmu. Nawet jeśli nie będzie tego kataklizmu, to uczenie się, przekładanie kompetencji na praktykę. Na praktykę. I to jest tak, że kalkulator rzeczywiście jest z nami od lat. I ja tak jak mówię, mój partner życiowy jest matematykiem i fizykiem wybitnym, profesorem inżynierii. I on ma cały zestaw takich umiejętności i kompetencji, których ja nie mam, ale to nie znaczy, że ja jestem gorsza. Ja mam jeden, on wie wszystko o czymś, a ja wiem coś o wszystkim. My się tak pięknie uzupełniamy, zawsze się z tego śmiejemy, bo on ma jakby ogromną wiedzę i ogromną umiejętność na przykład rozkładania rzeczy na czynniki pierwsze pewnej formy analizy, a ja mam możliwość zaadaptowania, umiejętność zaadaptowania wielu wątków. I to jest tak, że jak nasze dziecko się uczy na dodatkowych zajęciach z matematyki to, i na przykład rozwiązuje łamigłówki, tak jak ty lubiłaś w dzieciństwie, to zdobywa to fajnie rozwija mózg, ale jak uczy się języków, co za chwilę też nie do końca będzie potrzebne, no bo sztuczna inteligencja już naprawdę mówi naszym głosem w wielu różnych językach, to też rozwijamy mózg, ale jak mamy zajęcia z filozofii i z logiki, to też rozwijamy swój mózg. To nie jest tylko jedna ścieżka. Tych ścieżek jest kilka i one są równie potrzebne. A przede wszystkim my musimy zagospodarować ten tak zwany dobrostan nasz, bo w świecie, który jest szalony, rozwija się szybko, dobrostan jest istotny. My jako dorośli ludzie bardziej potrzebujemy być sami sobą zaopiekowani i po prostu rozumieć różne mechanizmy, które z nami, które się u nas dzieją i samemu się z nich podciągnąć, niż umieć liczyć na kalkulatorze. Znaczy umieć liczyć, co można zrobić na kalkulatorze i to bez dwóch zdań tak jest. Znam całą masę dorosłych ludzi, którzy potrafią liczyć, ale nie potrafią sobie sami ze sobą poradzić i są zagrożeniem dla innych. Czyli co byś powiedziała takim rodzicom, którzy zastanawiają się, jak wesprzeć swoje dziecko w wyborze kolejnych szkół, tak żeby nakierować ich na jakąś ścieżkę kariery? Na pewno myślenie. Znaczy istotne jest wybieranie szkół, gdzie uczą myślenia. Bardzo gorąco zachęcam do wybierania szkół, gdzie na przykład dzisiaj już w bardzo wielu szkołach, zwłaszcza w szkołach średnich, są tak zwani tutorzy, mentorzy, czyli gdzie dziecko ma możliwość pracy indywidualnej z dorosłym, który pomoże rozwijać talenty i pomoże uzupełnić rzeczy, których brakuje. Praca projektowa jest ultra ważna. My musimy dzisiaj pracować w interdyscyplinarnych zespołach. Nasze dzieci też będą musiały to robić i rozwiązywać problemy, których do tej pory nie było. Czyli będą musiały totalnie eksperymentalnie i kreatywnie myśleć, ale umieć się dogadać z ludźmi, którzy są bardzo inni, bo my pochodzimy ze środowiska i ze świata, gdzie zazwyczaj dogadywaliśmy się z ludźmi podobnymi do nas. Tak, bardzo hermetycznego. Tak, tak. No jesteśmy w dziale sprzedaży, wszyscy inni skończyli podobne studia, podobne rzeczy robiliśmy, z dzióbków sobie, że tak powiem, pijemy, zazwyczaj nie lubimy tamtych, co są od IT na przykład, albo czegoś. Tak, w korporacjach silosy. To było od lat, także właściwie my pracujemy w takich przyjemnych zespołach dosyć hermetycznych. Dzisiaj w tych zespołach interdyscyplinarnych dostajemy projekt i jest tak, jeden gość z HR-u, jedna dziewczyna ze sprzedaży czy z marketingu, ktoś z IT, ktoś z finansów i ten zespół musi się ze sobą dogadać i coś ciekawego stworzyć. Albo ponieść w procesie myślenia na czym porażkę, zrozumieć na czym ona polegała i zrobić to tak za następnym razem, żeby poprawić to, co im nie wyszło tym razem. To jest duża odpowiedzialność komunikacyjna.
I to musimy zdobywać. Musimy umieć pracować na projektach, który ma pewne otwarcie, pewną fazę realizacji i pewne zamknięcie. I wchodzimy do następnego, być może z innymi ludźmi. Tak? Umiejętność współpracy międzynarodowej. Teraz zrobiliśmy się globalną wioską, odkąd korzystamy z narzędzi technologicznych. Ale w momencie, kiedy na przykład coraz więcej jesteśmy w online, coraz więcej jesteśmy w technologii, social media, tu siła naszego charakteru, siła naszej osobowości, siła naszego takiego właśnie dobrostanu zaczyna być kluczową rzeczą. Bo co z tego, czy to dziecko będzie na koniec umiało matematykę, fizykę, skoro ma depresję? Skoro ma totalne problemy z poczuciem własnej wartości. To są te podstawy. To jest tak, że trzeba najpierw założyć maskę, tak jak w samolocie, sobie, dziecku, a potem jak już naoddychamy się i jesteśmy stabilni w oddychaniu, to dopiero wprowadzamy inne rzeczy. Ale te social media to pełnią taką no nie najlepszą rolę w tych stanach depresyjnych w ogóle. Absolutnie. Znaczy w tym zdrowiu psychicznym młodzieży. Jest. I teraz właśnie wróciłam 2 dni temu z Brukseli, gdzie bardzo dużo tematów było wokół regulacji w ogóle mediów społecznościowych, regulacji wieku, od którego zaczynamy na co dzień w mediach społecznościowych. Słuchaj, wiesz, ile znam rodziców, którzy doskonale wiedzą, że ich dzieci ściemniły wiek, żeby być na social mediach? Myślę, prawie 100%. Tak, tak. To jest takie wyzwanie, którym się musimy zapiekać. Myśmy do tej pory jako rodzice też myśleli, że nie trzeba się tym opiekować. Mało tego, często mieliśmy tak zwane taki excuse, taki powiedzmy sobie, dobra, nie ma problemu, przecież wszystkie dzieci to mają, ja nie będę mojemu dziecku bronić kontaktu z innymi, no bo to jest pewna forma tego, jak oni są w kontakcie z innymi, oraz rodzice małych dzieci mówią tak, no ja też muszę kiedyś odpocząć, więc niech to dziecko trochę posiedzi w tym telefonie. Taką szefowa PR-u nasza opowiadała mi ostatnio historię, a propos tego, że część jej znajomych uważa, że ich dzieci nie jadłyby bez tabletu. No to jakby cieszmy się wszyscy, że urodzili się w tym czasie, kiedy tablety są dostępne, bo inaczej umarłyby z głodu, prawda? Więc to jest trochę takie, to jest pewien, i jakby jest cienka granica między tym, kiedy okej, oczywiście to są narzędzia dostępne, to są narzędzia, z których absolutnie warto korzystać i to są absolutnie narzędzia, które możemy wykorzystywać w edukacji, a tym, że dziecko spędza nie wiadomo ilość czasu, nad czym nie panujemy zupełnie, a u nastolatków tak jest, że większość rodziców idzie spać, a nastolatek wchodzi do sieci i do 4 nad ranem siedzi na mediach społecznościowych. Przez koleżanki mojej córki, 14 obecnie letniej, są jakby online przez całą noc. Piszą do niej o 2, o 4, ona wstaje rano i mówi, mamo, ta do mnie pisała o 2, ta do mnie pisała o 4 nad ranem. Wtedy, kiedy ten sen jest kluczowy do rozwoju. My nie mamy tej świadomości jako rodzice. Ale to chyba jest strasznie trudne, wiesz, tak sobie wyobrażam, no bo z jednej strony trzeba tych, no sama też tych rodziców zachęcasz, żeby te dzieci miały te wszystkie kompetencje komputerowe i no nie można, w dzisiejszych czasach tak naprawdę ciężko jest w ogóle podwyższać swoje kompetencje bez tego, prawda, bez wykorzystania komputera i bez korzystania z komórki, która jest w ogóle już takim nieodzownym elementem. Nie mylmy też trochę pojęć i nie znajdujmy sobie wytłumaczeń, dlatego że scrollowanie TikToka przez 4 godziny nie jest żadną kompetencją przyszłości i niczego nas nie uczy. Ale to co ten rodzic ma stać nad tym dzieckiem? Nie, ten rodzic ma wprowadzić zasady użytkowania. Że na przykład przy jedzeniu nie korzystamy z technologii. Ani rodzic, ani dziecko. Że jesteśmy ze sobą, że uczymy się kompetencji komunikacji, rodzice robią to samo. Że nie robimy dwóch rzeczy naraz. Że mamy godziny, podczas których korzystamy i jesteśmy tam ze znajomymi, czy coś sobie tam robimy, a potem zostawiamy i żyjemy też bez. Bo na przykład pięknie u dzieci technologia i scrollowanie 30-sekundowych filmików, które umówmy się, że w znakomitej większości nie służą żadnej edukacji. Ja miałam dużo rozmów z moją córką i ona sobie samodzielnie podjęła taką decyzję, żeby sobie odinstalować TikToka, ponieważ sama uważała, że nie jest w stanie się uchronić przed ciągłym zaglądaniem tam, bo ode mnie wiedziała, że to jest pewna przegrana walka. Po tej stronie jest to młody, rozwijający się umysł, nastolatek czy nastolatka. Po drugiej stronie jest grupa psychologów, która jest zatrudniona 8 godzin dziennie w danej organizacji po to, żeby to uzależnienie, żeby ten attention, żeby tą uwagę naszego dziecka przykuć. To jest z góry przegrana walka. Tego dziecka oczywiście, tak? I jeżeli to jest w żaden sposób nieułożone, niekontrolowane, oczywiście w momencie, kiedy nasze dziecko przez ostatnie 3 lata ma pełną dowolność korzystania z technologii, z mediów społecznościowych, dzisiaj przejście na zasady będzie ogromnie trudne, ale to jest właśnie, w ten sposób zobaczymy, czy to dziecko jest uzależnione.
bo nastolatek, który będzie bił, kopał, wrzeszczał, awanturował się, chował tą technologię, czy w jakiś sposób po prostu agresywnie się też zachował, to jest dziecko uzależnione od technologii. Myślę, że zadaniem rodzica jest pokazanie dziecku, jak atrakcyjne jest życie też poza tym komputerem, poza tą komórką. Nadal śpimy, jemy, załatwiamy potrzeby fizjologiczne, zaprzyjaźniamy się, budujemy, jakby dobieramy się w pary i przedłużamy gatunek w realu. Jeszcze się to nie przeniosło do online'u, tak, i raczej najprawdopodobniej to nie zrobi. Myślę, dużo takich aktywności, które też... no, którym trzeba trochę tego dzieciaka zarazić, tak. No bo inaczej on sam na to nie wpadnie. Pamiętam, że nasz taki znajomy opowiadał nam kiedyś, że wyciągnął swojego nastoletniego syna do lasu, bo już po prostu szlak go trafiał, że ten młody cały czas siedzi w tym komputerze. I mówi, nie, no słuchaj, no już po prostu nie ma, nie, chodź, idziemy do lasu, bo po prostu no nie może być tak, że ty cały ten czas spędzasz przed ekranem. I mówisz, on był po prostu przerażony, bo ten młody stanął w tym lesie i po prostu nie wiedział, co ma robić dalej. Mhm. Znaczy po prostu był tak przerażony wizją spędzenia godziny w lesie, że to, nie, że tam został porzucony gdzieś z niedźwiedziami. Mhm. No po prostu chodziło o to, żeby przejść się po lesie, no trochę powdychać to powietrze, popatrzeć na drzewa, dotlenić się, nie wiem, poszukać grzybów. Zwłaszcza, ale to jest, wiesz, myślę, że jeśli to dziecko przez, nie było wychowane w takim poczuciu, że to są też alternatywy do spędzania wolnego czasu, no to może trochę trudno też się dziwić jemu zaskoczeniu, prawda? Tak, kiedy to się w końcu zdarzyło po iluś tam latach po raz pierwszy. Zawsze trzeba wypośrodkować. Ja uwielbiam Serkena Robinsona i jego książki na temat wychowywania dzieci, które pokazują nam pewną taką jakby prawdę, którą jakby jak patelnią w twarz. To, jak współpracujesz ze swoim dzieckiem w procesie jego rozwoju, albo jak go zostawiasz samemu, ma ogromny wpływ na to, kim ono będzie, jak będzie dorosły. To nie chodzi o to, żeby dziecko wozić z zajęć na zajęcia i cały czas angażować czas, ale to chodzi o to, żeby łagodnie podpowiadać i prowadzić dziecko, pomóc mu odnaleźć swoje talenty i jej zabezpieczyć emocjonalnie na przyszłość. To są rzeczy, które są bezprecedensowe. To znaczy dziecko, które w żaden sposób nie uprawia sportu, nie będzie sprawne intelektualnie. Te rzeczy są ze sobą powiązane. Polecam chociaż jedną, jest chyba moją ukochaną książką Ty, Twoje dziecko i szkoła, gdzie jakby krok po kroku, te rzeczy są oczywiste. Jak je czytamy, to cały czas mówi tak, ojejku, rzeczywiście jest takie oczywiste. Nie robimy tego. I my też jesteśmy zakałapućkani między obiadem, ogarnięciem, roboty, wszystkiego. Ja jestem częściowo jednoosobowym rodzicem, który mam całą masę swoich własnych działalności, wyzwań, córkę, która robi to, tamto, siamto i jakby łatwo jest też zostać, zwłaszcza nastolatek trzaska nam drzwiami przed nosem. Łatwo jest powiedzieć, no dobra, trudno. Nie, do tych drzwi trzeba pukać, trzeba patrzeć, co to dziecko robi, trzeba się zastanawiać. Wtedy unikniemy całej masy wyzwań i problemów, które się potem pojawiają. I taka, znaczy kompetencją przyszłości nie jest scrollowanie TikToka. Kompetencją przyszłości jest na przykład syntetyzowanie wiedzy, że wysłuchujemy jakiegoś wykładu, warsztatu, co możemy robić oczywiście na przykład na YouTubie, oglądając jakiegoś TEDxa fajnego, mądrego i potem powiedzieć dziecko, co z tego zrozumiałeś? Opowiedz mi, choć pogadajmy o tym, to było fajne, to było do dupy, podobało ci się, to nie. To są kompetencje przyszłości. A nie, może oglądanie wspólnie jakiegoś filmu dokumentalnego, dokładnie, a niekoniecznie kolejnego serialu. No właśnie. Tak, ja na przykład też się staram to robić. I to jest, pamiętajcie, że między nami a dzieckiem jest zawsze pewna forma kontraktu. Okej, ja rozumiem, że chcesz, bo tam masz ktoś mówi, ja mam swoich przyjaciół w telefonie również, tak? Bo ja z moimi przyjaciółmi gadam. Moja córka mówi, ja nie mogę teraz, ja mówię, słuchaj, jest 22:30, odkładamy, bo idziemy teraz spać i ostatnie te 15-20 minut możesz sobie poczytać książkę, możemy pogadać. Ale nie siedzisz w łóżku z telefonem. Mamo, ale ta rozmowa, która jest w telefonie, jest taką samą ważną dla mnie rozmową, jak w realu. Ja nie mogę powiedzieć cześć, muszę ją ładnie zakończyć. Ja mówię, okej, masz 5 minut, ładnie ją zakończ. Cały czas jest kontrakt. A jeżeli, okej, dzisiaj siedziałaś tyle w telefonie, bierzesz teraz książkę i czytasz, tak? I wiadomo, ktoś mówi, ktoś mi powie, obrzydzisz mi czytanie książek. Super, fajnie. A teraz weźmy jakąś książkę, która naprawdę jest z obszaru, który ci się podoba, na przykład detektywistyczna, wiele lubi takie. I ja spróbuj, takie... przeczytasz 20 stron, wciągniesz się. Na początku te 20 stron przeczytasz, bo ja ci każę, tak? Powiedz, każę. Ale jak oglądamy badania i przeciętny 10-latek, któremu rodzice czytali od małego i 10-latek, któremu rodzice nie czytali, ten, któremu czytali, ma dwukrotnie bogatsze słownictwo. Dwukrotnie bogatsze. To jest o co walczyć. Bardzo się cieszę, że poruszyłaś ten temat książek, bo mnie to też bardzo frapuje, bo jeśli teraz jest tak,
że żeby napisać wypracowanie, trzeba właściwie sformułować pytanie do sztucznej inteligencji i to wypracowanie z chłopów, nie wiem, co, jakie teraz są lektury. Chłopi już nawet nie są lekturą, ale wszystko jednak są teraz lektury. Są cały czas takie same. To jest też kolejny wątek, otwierajmy go. Dobra. Tak, pan Tadeusz, Quo Vadis. Cały czas tam dobrze, są. Ale nawet, może nie będę tu się uzewnętrzniała, co sądzę o niektórych lekturach i jak bardzo niezbędne jest przeczytanie ich. No ale są lektury, które absolutnie z całą pewnością wszystkie bym poleciła i warto je przeczytać. A w gruncie rzeczy wychodzi na to, że teraz wystarczy zadać właściwie pytanie sztucznej inteligencji i to wypracowanie, ta sztuczna inteligencja napisze za ciebie i w dodatku nauczyciel się w ogóle, nie tylko nauczyciel się nie zorientuje, że to było wypracowanie napisane przez sztuczną inteligencję, ale nawet jak wrzucisz to wypracowanie do sztucznej inteligencji, do czata GPT i zapytasz, czy to jest wypracowanie napisane przez sztuczną inteligencję, to ten czat GPT ci bezczelnie skłamie, że wcale tego nie napisał, jak się okazuje. Tak. Znaczy, z jednej strony narzędzia zawsze będą ścigane i ścigające. To znaczy, to jest tak, że jak sztuczna inteligencja coś schakuje, to zaraz się znajdzie, to zaraz ktoś wymyśli drugą, która to odkryje, więc, albo zabezpieczy. Więc to jest zawsze taka ucieczka do przodu. Nie można powiedzieć, że są stuprocentowe dzisiaj narzędzia, które plagiaty są w stanie wyszukać. Mój właśnie partner życiowy jest takim ekspertem w tym temacie, żeby dokładnie wiedzieć, którzy studenci co. Jakby, jeżeli przekleimy, ja na przykład widzę na LinkedInie, kto skorzystał. Jeżeli nie zbriefował czatu GPT po swojemu, to nagle od osoby, którą znam i wiem, jaki ma żargon, dostaje coś takiego pompatycznego po angielsku i to jest ewidentny chat GPT. Yes. Także jeżeli chcecie pisać wiadomości na mediach społecznościowych, które robi dla was sztuczna inteligencja, to przynajmniej poproście, dajcie próbkę swojego tekstu, żeby napisała w waszym stylu, bo inaczej chat GPT, jeżeli nie jest odpowiednio zbriefowany, to robi takie przeintelektualizowane te posty, zwłaszcza po angielsku. I to od razu widać, więc przestrzegam. Okay. Tak, a po drugie, zawsze to jest współpraca. I uczelnie, dzisiaj dostałam od koleżanki już uchwałę Uniwersytetu Warszawskiego a propos używania sztucznej inteligencji, na przykład przy pisaniu prac dyplomowych. No, że? Że jest, no nie przeczytam jeszcze w całości, bo leciałam tutaj do ciebie, ale początek jest obiecujący. Jeżeli korzystamy na przykład przy świadomości naszego prowadzącego pracę, naszego promotora i zaznaczamy, gdzie korzystaliśmy, opisujemy, w jaki sposób korzystaliśmy i czy to jest rzeczywiście potrzebne, tak? Więc, bo to jest tak, że my nagle nie cofniemy się w rozwoju. Nie będziemy teraz tak, że dzieci nie będą korzystać, ale korzystanie też nas wzbogaca w różne kompetencje. Znaczy są oczywiście przypadki, co nauczyciele mi opowiadali, to popłakałam się ze śmiechu ze dwa razy, że dzieci tak dalece po prostu ufają tej technologii, że przeklejają wszystko, łącznie z tym, tak, chat GPT na początku pisze, dziękuję ci za to pytanie, oto proszę, moja odpowiedź, jakby dziecko wkleja bezmyślnie razem z tym. Nie rekomendujemy tego typu rozwiązań, ale jeśli to jest współpraca między tobą a czatem GPT, że chat GPT ci pisze jakąś podstawę, a potem poprawiasz, zmieniasz, argumentujesz, jakiś fragment zacytujesz, albo wielokrotnie sobie, że tak powiem, poprawiasz, przerabiasz ten tekst, jak najbardziej to będzie twoja przyszłość, więc uczysz się w ten sposób ważnej kompetencji przyszłości, umiejętności pracy z technologią. Tak, tylko jak to wypośrodkować, zastanawiam się, bo z jednej strony mamy to, że masz się uczyć coraz lepiej zadawać te pytania, tak żeby uzyskiwać coraz lepszą treść od tej czatu GPT, no ale z drugiej strony, no to powoduje, no że, znaczy dlaczego miałabyś czytać tą książkę w takim razie? No wiesz co, właśnie po to, żeby dołożyć tę swoją cegiełkę, tak, bo jeżeli nie przeczytasz tej książki, to po prostu wtedy pójdziesz w to, że chat GPT za ciebie to przygotuje. I teraz posłuchajcie jeszcze ten taki wątek, bo za chwilę technologia zacznie zjadać swój własny ogon. Modele sztucznej inteligencji generatywnej, czyli to, o której dzisiaj cały czas mówimy, one się uczą na nas. Uczą się, karmią się tym, co my wrzucamy. Więc na przykład jak jakiś, nie wiem, pijany gość napisał coś w internecie, to jakby to przyswaja sobie sztuczna inteligencja. Jak ktoś bardzo inteligentny, super kreatywny w jakąś swoją koncepcję tam wrzucił, to też się na tym uczy te technologie, czyli uczy się na różnorodności. W momencie, kiedy wszyscy zero-jedynkowo zaczniemy korzystać w całym cywilizowanym świecie tylko i wyłącznie z zasobów sztucznej inteligencji, to za chwilę sztuczna inteligencja będzie się mogła uczyć tylko na swoich własnych danych, czyli jest takie ryzyko, bo sobie o tym już rozmawiamy, że poziom
kreatywności na świecie znacząco spadnie, mhm. bo nie będzie tych nowych rzeczy, bo jednak nie mhm. będzie tej nieprzewidywalności, którą jesteśmy my ludzie. Mhm. Tej nagłej zmiany, czy nagłego geniuszu, nagłej totalnej kreatywności, albo, no, ja mówię, sztuczna inteligencja nie miała słabego dzieciństwa, prawda? Tak jak niektórzy wybitni artyści, bo często z takiego cierpienia, czy z trudności rodzi się twórczość, tak? Mhm. I tę twórczość cały czas chcemy. Sztuczna inteligencja ma ten taki dobry poziom dobrego ucznia, ale nigdy nie robi czegoś genialnego, czegoś, co jest totalnie wybitne i nowe, to super świeże, tak? To jest jednak domeną nas. Okej, czyli warto cały czas inwestować w kreatywność i tym samym właśnie czytać pobudzać w sobie to, co nas odróżnia od tej sztucznej inteligencji. Dlatego na przykład osoby, które właśnie niesztampową myślą, które otwierają niewygodne, trudne, ciekawe wątki, jak na przykład Sam Harris, polecam zresztą jego książkę ostatnią, która prowadzi, niezwykle ciekawy człowiek, prowadzi swój podcast, w którym najciekawszych myślicieli światowych przesłuchuje w takich bardzo długich podcastach. I dla mnie to jest to po prostu, mam wrażenie, że my czasami kręcimy się wokół tej jednej myśli, tak? Jeżeli z czym ci się kojarzy czas? Z klepsydrą. Z czym ci się kojarzy, nie wiem, z jakieś tam, nie wiem, przygotowywanie jakichś nowych, kreatywnych rzeczy? No, z nożyczkami. I tak jakby, wiesz, bardzo często my mamy dokładnie taki sam sposób myślenia, albo sztuczna inteligencja nie zabierze nam pracy. I tak jakby mówią wszyscy, nie ma tego głębszego wejścia. Ale są ludzie ciekawi, wybitni filozofowie, albo ludzie, którzy zajmują się właśnie logiką, albo socjologowie, którzy nagle idą głębiej i tam grzebią w tych drzewiach. I nagle tam się coś takiego dowiaduje, że myślisz sobie, kurde, to jest mądre, to jest dobre, to jest nowe, to jest unikalne, to jest ciekawe, świeże. Ja myślę, że w ogóle refleksja bierze się z tego, że jednak w twojej głowie zderzają się różne koncepcje w sposób kreatywny. Otóż to, sztuczna inteligencja nam w wielu rzeczach jest w stanie pomóc, ale etycy, ale właśnie też ludzie, na przykład, nie wiem, mnisi buddyjscy, tak, to cała ta grupa takich, co zajmuje się myśleniem, to nie jest to samo, co sztuczna inteligencja nam dzisiaj dostarczy. I oczywiście jest gdzieś tam na jakimś takim dalekim horyzoncie myślenie o general AI, nie mylić z generative, bo generatywna sztuczna inteligencja to jest to, z czego teraz korzystam, co się oczywiście też poprawia i ulepsza. Ale general AI, czyli tak zwana generalna sztuczna inteligencja, to jest ta nasza taka przyszłość daleka, mniej lub bardziej, która przerośnie nas intelektualnie. I jakby ten temat też gdzieś tam z tyłu daleka jest. I zniszczy cywilizację. No, bo właśnie jest takie opowiadanie, ja często je cytuję, to jest opowiadanie z mojego dzieciństwa, którym na mnie takie wywarło gigantyczne wrażenie. Nie pamiętam oczywiście, kto je napisał, ale ja się w dzieciństwie w ogóle lubowałam w science fiction i fantasy. I to było opowiadanie o sztucznej inteligencji, która przerosła intelektualnie całą ludzkość, ale bardzo kochała ludzi i chciała dać im coś, żeby całą ludzkość uszczęśliwić. I doszła do wniosku, że poprzez jakby rozumienie i znanie ludzi, że każdy człowiek najszczęśliwszy był w łonie matki, więc zamknęła całą ludzkość w sztucznym łonie. I to jest taka dla nas ciekawa też, wiesz, przestroga, że jednak jesteśmy tu przydatni i potrzebni. I zawsze ten nasz pęd do takiego głębszego zrozumienia, świadomości, kreatywności, przede wszystkim kreatywności, bo dzisiaj wiemy nadal, że system edukacji tą kreatywność często w nas zabija. I właśnie ta aprowadzając do poszukiwania szkół, poszukajmy takiej szkoły, która nie zabija kreatywności w naszych dzieciach, tylko ją wręcz podkręca, tak? Która podkręca dziecku poszukiwanie siebie, poszukiwanie swoich talentów, bo jeżeli mamy się przekwalifikowywać ciągle, to przynajmniej róbmy to w obszarze, który lubimy. Jasne. Słuchaj, ponieważ rozmawiamy już bardzo długo, a jakby tematy się nie kończą, no i został nam cały wielki wątek, którego nie porzucę, czyli ta medycyna, a moje takie tutaj najogólniejsze pytanie brzmi, czy wkraczamy w okres długowieczności dzięki nowym technologiom? Powoli, krok po kroku, tak, absolutnie. Mamy, w momencie, w którym sztuczna inteligencja sparowała się z obszarem w ogóle medycyny i opieki zdrowotnej, mamy szereg ciekawych wynalazków i jakby nauka pcha się bardzo do przodu. Po pierwsze,
tak jak mówiłam, w pewnym momencie wiedza medyczna dzisiaj podwaja się co 24 miesiące, więc de facto przeciętny lekarz, który pracuje w LuxMedzie i co 20 minut musi przyjąć pacjenta, potem biegnie na drugi dyżur do szpitala, a potem coś tam jeszcze robi, nie jest w stanie uzupełniać tej wiedzy, nie ma takiej w ogóle możliwości i tu przyda mu się sztuczna inteligencja, więc myślę, że w perspektywie to jest naprawdę krótko, 3-5 lat, my będziemy przychodzić do lekarza, od którego będziemy wymagać, żeby pracował z jakimś modelem sztucznej inteligencji. Możemy zadać mu na początku pytanie, dzień dobry, z jakiej sztucznej inteligencji pan korzysta, czy pani korzysta? No i ten lekarz powie, to nie korzystam z żadnej. No i my wtedy mówimy, to ja bardzo dziękuję, dlatego że lekarz będzie miał bardziej tę funkcję, żeby z nami porozmawiać, żeby na nas nakrzyczeć, że 6 miesięcy temu dostaliśmy takie wskazówki, jak sobie poradzić, żeby lepiej to nasze serce funkcjonowało i wszystkie te rzeczy, jak niejedzenie boczku i potrzeba 3 razy w tygodniu pójścia na zrobienie 10 tysięcy kroków się nie zadziało, ale de facto diagnozy będzie stawiać przy współpracy ze sztuczną inteligencją. Dlaczego? Dlatego, że ona będzie w stanie mieć na radarze wszystkie przypadki na świecie o podobnych na przykład, o podobnych objawach. Mhm. I teraz mamy też tak zwane technologie ubieralne, czyli każdy z nas ma, tu masz zegarek, ktoś ma jakąś sygnet, pewnie Aura Ring, który zresztą bardzo polecam, jeśli nas tylko stać, żeby sobie kupić, bo one naprawdę na poziomie już laboratorium mierzą nam codziennie różnego rodzaju funkcje naszego organizmu, czyli w momencie, kiedy te funkcje się wychodzą poza normę, to dużo szybciej niż konkretne objawy, które mamy, będziemy wiedzieć, że coś jest w organizmie nie tak i możemy wręcz zacząć pójść do lekarza i zacząć leczenie, zanim widzimy objawy, które są zazwyczaj już takim momentem, kiedy już jest trochę późno. Więc będziemy mieli mariaż lekarza i tego, i takiego właśnie know-howu od sztucznej inteligencji, bo być może jest tak, że tylko dwie osoby na świecie miały podobny zestaw objawów jak my, tak? Jedna na przykład była gdzieś w Malezji, ale dostała indywidualne leczenie, które zadziałało i wówczas my nie jesteśmy już królikiem doświadczalnym tego lekarza, a on nie ma prawa wiedzieć o tym przypadku, tak? A ponieważ to wszystko jest w dokumentacji medycznej, którą sztuczna inteligencja czyta tu i teraz, naraz, to będzie mogła po prostu doradzić temu lekarzowi. Czy ta sztuczna inteligencja będzie trochę działała jak Dr. House, czyli będzie w stanie też połączyć wszystkie, tak holistycznie podejść do człowieka i połączyć dolegliwości z różnych jakby zakresów, z różnych specjalizacji, które normalnie się nie łączą w jednym człowieku, tak, w jednym lekarzu. Tak, tak. I to jest, nie łączą się w człowieku, ale nie łączą się w lekarzu. Tak. I w ogóle cały trend długowieczności, ten longevity, to może źle jest nazwane długowieczność, bo nam wcale nie zależy na tym, żeby żyć znakomicie dłużej, ale wszystkim nam zależy na tym, żeby żyć lepiej jakościowo. Żeby ten moment, w którym nasz organizm zaczyna już wszystkie procesy starzenia, żeby był łagodniejszy, żeby był pozbawiony chorób, żebyśmy dłużej mieli witalność, tak żebyśmy jak już przyjdziemy na tą emeryturę, nie, prawda, nie dogorywali w domu na tabletkach na rano, tabletkach na popołudnie, tabletkach na wieczór. Cały czas tu strzyka, tu boli, tylko żebyśmy mogli mieć ten właśnie dobrostan, tak? I to jest przede wszystkim, tu się przede wszystkim przemyca ta holistyczna medycyna, która mówi, okej, my cię przebadamy gruntownie, dzisiaj możliwości przebadania są gigantyczne, bo po pierwsze badamy swój genotyp i wiemy, jakie grożą nam rzeczy związane z tego, w tym, co mamy zapisane w genach, a dzisiaj mnóstwo z tych rzeczy można już zaadresować zdrowotnie. Możemy wcześniej leczyć się, zanim są objawy, bo wiemy, że genetycznie mamy zapisaną taką a taką dolegliwość. I że możemy przyjmować coś, co będzie leczyło jakąś jedną wadę zapisaną w genotypie, tak? Dokładnie tak, dokładnie tak. Dziś, nasz genotyp jest indywidualny. Nawet bliźniaki jednojajowe mają dwa różne genotypy. Pochodzi połowa literek od mamy, połowa literek od taty. Jest to taki, wiecie, jak ładnie wygląda ta spirala, która jest, składa się z miliardów tych literek. I teraz wystarczy jedna taka literka uszkodzona lub wadliwa, i wówczas mamy jakąś dysfunkcję genetyczną, tak? Albo chorobę genetyczną. Już dzisiaj powoli, polecam na Netflixie, jest taki dokument, tylko bardzo polecam, on jest co prawda już nieco leciwy, bo jest chyba z 2019 roku, no to tam 4 lata, to już super stary. Występuje w nim Joe Zeiner, który zresztą był naszym gościem na konferencji Masters in Robots ze 3 lata temu, też totalnie nam otwierał oczy. To jest jeden z najważniejszych biohakerów na świecie. Gdzie jest całe 4 odcinki. Kto to jest biohacker? Biohackerzy to są osoby, które
osobiście na sobie trenują różne, powiedzmy sobie, koncepcje medyczne, okay, które poprawiają, hakują nasze zdrowie, tak? Czyli na przykład wyglądasz młodziej, czujesz się lepiej, osiągasz lepsze efekty sportowe, tak? Bo coś, bo na przykład jesz czegoś tam więcej, czegoś mniej, bo zaczynasz dzień od wody z octem jabłkowym. Ostatnie odkrycie, ale dlaczego tak się, dlaczego wiemy, że woda z octem jabłkowym czy rano poprawia funkcjonowanie naszych jelit na cały dzień, a wiemy dlatego, że bardzo dużo jest diabetyków na świecie dzisiaj, czyli osób, które chorują na ten cukrzycę typu drugiego, ponieważ jemy totalne świństwa, które wszystkie mają tony cukru, więc nam się ta gospodarka zaburzyła, więc jest bardzo dużo przykładów. Lekarze się zajmują tymi ludźmi i w związku z czym mają nowe odkrycia. Czyli zaczynamy myśleć, okej, poziom glukozy w naszym organizmie jest ultra ważny. Kiedy jest trudność, kiedy się szybciej starzejemy, kiedy zaczyna być u nas widać, jak skoki są wysokie. Więc mamy dzisiaj sprzęt, który sobie możemy założyć na 2 tygodnie, który nam na co dzień na naszym smartfonie i naszemu lekarzowi pokazuje, po czym mamy te skoki glukozy, kiedy. I zaczynamy się do tego stosować, żeby ich nie mieć. Okej, ale wracając do biohakera, bo mnie to tutaj ci przerwałam, nie wiedząc, kto jest, bo zawsze mówię, jakiś złodziej, tylko nie wiedziałam czego. Rozumiem, to jest osoba, która na sobie sprawdza te wszystkie trendy, czy to działa. Tak. Okej, i on? Jest też... Serial na Netflixie? Serial na Netflixie jest... dziękuję ci, że mnie sprowadzasz, bo ja to mogę płynąć tymi wątkami, potem nie wrócić do koru. Dziękuję ci, Ola, że mnie sprowadzasz z powrotem, żebyśmy zamykały tematy. Na Netflixie jest 4-odcinkowy dokument mówiący o CRISPR-ze, czyli CRISPR to jest takie białko, które zostało znalezione przez dr Jennifer Doudna, która dostała za ten wynalazek Nagrodę Nobla w 2019 bądź 2020, zawsze mi się to myli. To jest takie białko, które można odciągnąć z pewnej bakterii. Ono powoduje, jakby odpowiada za samoleczenie tej bakterii. Można je zaprogramować, wstrzyknąć do dowolnego organizmu, w tym do ludzkiego. Ono odnajduje nasze DNA i jest w stanie naprawić pewne obszary w tym DNA. Nie wszystkie jeszcze, ale już coraz więcej. I praca nad tą technologią zajmuje dzisiaj naukowców, genetyków, jest też kolejnym kamieniem milowym. I o tym w bardzo fajny sposób jest ten dokument. Jest na przykład taka rybka, która się nazywa zebrafish, o której ostatnio sobie też gadałyśmy, która ma takie umiejętności, że się regeneruje całkowicie. To znaczy można jej odciąć głowę, znaczy nie polecam takiego pastwienia się, ale w ramach naukowych podcinano jej różne części i to wszystko jej odrosło ze względu właśnie na jakąś funkcję jej genów, tak? I teraz pytanie naukowców, którzy ją badają, jest takie, czy my możemy ten genotyp, ten element genotypu powtórzyć u człowieka, bo nam się tak naprawdę regeneruje tylko wątroba. Czyli jakby wyabstrahować z tej rybki, tak? I przełożyć na jakiś rodzaj lekarstwa, który spowoduje, że co, że odrośnie nam kończyna, której nie mamy na przykład. Pewnym żabom odrastają kończyny, pewnym amazońskim żabom. I one mają taką funkcję, że kończyna jest w stanie odrosnąć. Albo zregenerować się jakiś narząd wewnętrzny. To właśnie, co się dzieje u tej rybki i u kilku różnych innych organizmów, które żyją na przykład kilkaset lat. I teraz prace naukowców, genetyków na tym obszarze mają zaowocować i pewnie zaowocują tym na przykład, żeby nam się zaczęło chociaż odrobinę regenerować serce, bo dzisiaj zawały i w ogóle tak zwane cardiovascular diseases, czyli choroby sercowo-naczyniowe, są największą przyczyną zgonów w krajach cywilizowanych, tak? Czyli często na taki właśnie zawał, wylew umieramy, bo serce się nie regeneruje w żadnym stopniu. Jeśli by się zaczęło regenerować choć odrobinę, to mamy szansę na już znowu uzdrowienie pewnego obszaru. Niekoniecznie ten człowiek będzie żył dłużej, w sensie zamiast 80-120, ale będzie dobre 80 żył, tak? I na tym polega cały, biohakerzy wprowadzają, oczywiście jest wiele kontrowersji wokół nich, bo oni robią bardzo różne rzeczy, czasami takie wydawałoby się szalone, eksperymentując na sobie, wstrzykując sobie różne rzeczy, budzimy lęk w innych, ale jednocześnie pchamy też naukę do przodu, tak? Wariaci, szaleńcy pchają naukę do przodu. Ale podobno to 120 lat jest zupełnie realne na dziś. Jest, tak. I trochę Ray Kurzweil, który jest takim jednym z najważniejszych futurologów na świecie, który od chyba z 50 lat przewiduje przyszłość. Osobiście znam Raya Kurzweila, bo jest jednym z założycieli Singularity University, którego jestem częścią na świecie.
i wielokrotnie miałam okazję z nim rozmawiać. To jest niesamowicie ciekawy człowiek, jest jednym z ojców sztucznej inteligencji i on ma taką teorię, jedną z wielu, że on nazywa się to longevity escape velocity, czyli że przyjdzie moment w nauce i to w ciągu najbliższych, powiedzmy sobie, 10 lat się zadzieje, że będziemy, że nauka będzie w stanie odmłodzić cię o więcej, niż się w tym czasie zestarzyjesz. Czyli teoretycznie będziemy się co 10 lat kładli na przykład na jeden dzień do kliniki, będzie nasz organizm całościowo jakimiś tam różnymi zabiegami odmładzany, do, że tak powiem, wcześniejszego czasu, niż się zestarzyliśmy, tak? Czyli de facto będziemy, jakby nie będziemy się starzeć. I to jest jakaś teoria, która też krąży wokół tych ludzi. W tym roku mieliśmy Obreya de Greya jako gościa na naszej konferencji, który też o tym opowiadał, bo on prowadzi taki instytut. To jest też gerontolog, tak? Czy geriatra? Przepraszam za moją ignorancję w obszarze samej medycznej, ale ja nigdy nie mówię, że jestem związana z medycyną, jestem związana z technologią, która akurat na medycynę też wpływa, ale... Jesteś usprawiedliwiona. Tak, Obrej się zajmuje właśnie, zresztą prowadzi taki instytut, który się nazywa Longevity Escape Velocity i tam bardzo dużo pracy jest wykonywanych na tym. Więc z jednej strony mamy CRISPR, z drugiej strony mamy świetne badania genetyczne, które są w stanie nam pokazać ogrom możliwości. Mamy coś, co się nazywa epigenetyka i to jest taka nauka, która robi wszystko poza genami, czyli mamy jakieś geny i na to nie mamy wpływu, ale tryb życia, nasz styl życia, nasze wybory, to jest ta epigenetyka, co wpływa na nasze zdrowie, tak? Czyli mamy dwie składowe naszego zdrowia, geny i epigenetyka, tak? I teraz dzisiaj wiemy już o tym, i to jest fundamentalnie ciekawe, że epigenetyka, czyli styl życia, dużo bardziej wpływa na nasze zdrowie niż same geny. To znaczy możemy mieć rewelacyjne geny, i je zepsuć stylem życia. I zepsuć je potężnie stylem życia. Piciem coli do codziennie do obiadu, jedzeniem czerwonego, tłustego mięsa 3 razy dziennie i ton słodyczy, tłustych jakichś rzeczy, no, nie ruszaniem się z kanapy. Mamy tu wiele możliwości. Otyłością, cudami. Zepsujemy te bardzo dobre geny. Możemy mieć geny bardzo średniej jakości, które mają mnóstwo wyzwań, ale po pierwsze, jeżeli mamy je przegadane i wiemy, w którym miejscu te wyzwania są, a następnie, jak te wyzwania są, to umiemy je właśnie całym tym obszarem epigenetyki, czyli tym, co robimy dla siebie w ramach zdrowia, stylu życia, możemy mocno poprawić. Tak jak jest też bardzo fajny dokument, który gorąco polecam, o 100-latkach na świecie, czy to tych niebieskich strefach. Gdzie jest ten serial? Na Netflixie. Okay. Bardzo dobry serial, też kilkuodcinkowy. Są na świecie strefy, w kilku krajach, ludzi, gdzie żyje najwięcej tak zwanych centenarians, czyli 100-latków. Czyli na metrze kwadratowym jest najwięcej 100-latków na świecie. Okay. I oni analizują, co wpływa na to, że... Tak. Od 20 lat prowadzone są w tych ośrodkach badania. Tak naprawdę podstawowych było do tej pory 5, czyli Okinawa w Japonii, no u mnie w Grecji Ikaria wyspa. W ogóle Grecy są bardzo długowieczni, też właśnie mają bardzo fajny styl życia. I Sardynia, Kostaryka i jeden obszar w Stanach Zjednoczonych, tam gdzie żyją Adwentyści Dnia Siódmego, gdzie religia bardzo mocno wpływa na taką właśnie styl życia, gdzie zachęca do bardzo zdrowego stylu życia. Tak? I to są takie 5 obszarów na świecie, które były pierwszymi badanymi. Super polecam obejrzeć, dlatego że to pokazuje, jakie czynniki wpływają na tą naszą długowieczność. No, na przykład uprawianie sportu, ale niekoniecznie czynne, takie jak my żyjąc w dużych miastach i mając zautomatyzowane życie, nie uprawiamy ćwiczeń naturalnie. Taka pani Włoszka, która ręcznie robi ten makaron, no to ona ma fitness swój, tak? A potem musi pójść do sąsiadki pod góry 15 minut, to robi swój fitness. My... Przepraszam, bo ja to obserwuję w Szwajcarii, przez to, że ja bardzo często jestem w Szwajcarii i jestem w górskiej miejscowości, dużej wysokości i tam z podziwem patrzę na takich starszych ludzi, wiesz, po 80, którzy są w świetnej formie. Zarzewni seniorzy. Ponieważ tam po prostu nigdy nie idziesz po płaskim. Tak. Tam masz po prostu dzień w dzień trening kondycyjny, bo gdzie nie pójdziesz, to idziesz pod górę. I w strefach długowieczności jest dokładnie to samo, czyli masz jakby aktywność fizyczną wpisaną w styl życia, czyli nie chodzisz specjalnie na siłownię. Po prostu robisz całą masę rzeczy ręcznie. Tam jest taki jeden absolutnie obłędny 100-latek, polecam ten dokument, 100-latek
statek z Kostaryki, który o 6 rano wsiada na konia, zagania bydło do 12 i wygląda na 70. Ci eksperci przyjechali poszukiwać tego stulatka i pytają się jego, gdzie jest ten stulatek, bo nie mogą go znaleźć. On mówi, to ja. I kazano mu pokazać dowód osobisty, żeby rzeczywiście dość, bo to było niewiarygodne i tak to jest. Więc jest kilka fajnie wyodrębnione, kilka tych obszarów, które nam powodują, że będziemy długo żyli. Co ciekawe, i to jest fajne, że połowa z tych rzeczy ponad nie ma nic wspólnego z technologią. To jest wszystko darmowy element. Nawet rzeczy, które są za darmo, o które oczywiście trzeba zadbać, ale my wolimy pigułkę. No, bardzo często wolelibyśmy prostszą pigułkę, a nie ruszyć się po 50 latach nieruszania, zmienić dietę. Tak. Zawsze moja taka ulubiona dietetyczka zawsze mówiła, że rozśmieszy ją tak, pan koło 50 przychodzi do niej do gabinetu, gdzie ma już tam szereg chorób i któryś z lekarzy mówi, musi pan przejść na dietę, więc on do niej finalnie trafił i ona tam ustawia, on coraz bardziej blednie i mówi tak, ale mogę po weekendzie zacząć? A ona mówi, wie pan tak, tylko proszę nie zjeść teraz 15 parówek przez ten weekend, żeby na zapas się najeść, nie? Że taka jest tak przywiązanie ogromne do tej niewłaściwej diety, do tego właśnie swoich takich rytuałów, że właśnie te 4 parówki, czy tam ten boczuś, czy tam te wszystkie rzeczy, które no jednak zapychają nam żyły, czynią nas chorymi. Ale jednak wracając do tej technologii, ja pamiętam, jak jakiś czas temu rozmawiałam parę lat temu z taką parą inwestorów w startupy i oni właśnie mi opowiadali, w co inwestują. Mhm. I dla mnie wtedy każdy temat, który oni poruszali, każdy przykład, który dawali, był jak w jakiegoś z filmu science fiction, i między innymi inwestowali wtedy w to mięso z in vitro, tak, które dzisiaj już wiemy, że to działa, tak, i że to smakuje normalnie i tak dalej. Wtedy to dla mnie było, wszyscy patrzyliśmy po siebie, po sobie, na zasadzie, ale jak to? Tak, jak to przez klonowanie komórek, stek? Tak. I oni sami, będąc wegetarianami, mówili, zapewniali, że to mięso smakuje identycznie, im ciężko stwierdzić, ale wszyscy mówią, że smakuje identycznie jak normalne steki, no a bardzo ma zbawienny wpływ potencjalnie na ekologię, prawda, hodowlę krów i tak dalej. Ale pamiętam, że mówili też o tych wszystkich rzeczach, które się dzieją w medycynie i rzeczywiście sobie zdałam sprawę z tego, że my to traktujemy jako coś bardzo science fiction, a tak naprawdę to jest coś, co się bardzo dawno zaczęło, bo przecież wszystkie te przeszczepy, wszystkie rozruszniki, wszystkie tak naprawdę, bo oni powiedzieli, że to nasze życie bardzo się wydłuży dzięki temu, że w medycynie mnóstwo organów zostanie albo zastąpionych przez jakiś rodzaj robota, co tak naprawdę już się od dawna dzieje, bo już częściowo są mechanizowane różne elementy naszego ciała w sposób sztuczny, ale a z drugiej strony poprzez klonowanie tych organów i ponoć my tutaj też jesteśmy dużo bardziej zaawansowani, niż nam się wydaje. To znaczy sklonowany został już chyba prawie każdy organ w ciele. Tak, tak. To jest w ogóle nieprawdopodobne. Mamy, nie wiem, takie firmy jak Organowo, która drukuje trzustki. W Polsce drukujemy już trzustki na drukarce 3D. Te drobne organy od lat drukujemy z takiego zwanego biotuszu, czyli z naszych komórek. Więc no dzisiaj jakby, wiesz, pójdziesz do weterynarza z psem, który ma złamaną nogę i ukruszony fragment kości, weterynarz na miejscu wydrukuje ci w 3D i przeszczepi psu. I to się już w Warszawie dzieje, to nie są jakieś takie rocket science rzeczy. No więc właśnie. Więc to jest jakby jeden obszar, to są przeszczepy. Więc dzisiaj mamy po pierwsze organy hodowane, na przykład serce, przeszczepy serca. Doktor Rotblat, wybitna amerykańska ekspertka od tego tematu. Dzisiaj modyfikujemy genetycznie świnie, które są najbardziej zbliżone, jeżeli chodzi o zestaw organów do ludzkich, tak, żeby one, żeby w nich rosło prawie ludzkie serce, które już jest właściwie praktycznie przeszczepiane. W 2019 roku w Dallas bodajże, w którymś szpitalu, zostało przeszczepione częściowo serce. Była nagła sytuacja, pacjent umierał, więc zdecydowano się tę eksperymentalną formę i częściowo wydrukowane w 3D serce przeszczepić skutecznie, kiedy pacjent czekał na przeszczep serca ludzkiego. Coraz częściej się to dzieje, tak? Mamy, i to jest pierwszy obszar, czyli przeszczepy. Drugi obszar, który jest, bo jeszcze warto powiedzieć tak, że technologia też zmienia nam całą tą optykę, dlatego że jest teraz mniej wypadków. Skąd pochodziły do tej pory organy? Organy pochodziły z osób z wypadków. A jest mniej?
Oczywiście, no jest jakby na przestrzeni ostatnich 20 lat samochody są często zautomatyzowane. Znaczy mój samochód, trudno jest nim mieć wypadek. On sam hamuje, sam się zatrzymuje. Nie pozwoli mi mieć wypadka, jak nagle się za, nie wiem, chcę odpisać komuś. Na szczęście bardzo rzadko to robię i zjadę. Nigdy tego nie robisz, Jowita, oczywiście. Ale ze dwa razy to zrobiłam, bo coś pilnie, szybko biegiem oczywiście. Jowita multizadaniowo. Zjadę z linii, mój samochód natychmiast zaczyna mi piszczeć, tak? Więc mamy coraz lepszej jakość samochodów. Mamy już ten trzeci poziom automatyzacji taki, że właściwie część tych wyższych modeli samochodów praktycznie sama jeździ. Tak? Mamy dużo mniej wypadków versus 10 czy 15 lat temu, więc tych organów nie ma z wypadku. Więc uzupełniamy, no czyli jakby potrzeba matką wynalazków, uzupełniamy je tutaj. Ale to nie tylko organy, leki. W pandemii to był, widać było ogromny skok w tym obszarze. Sztuczna inteligencja pracuje w laboratorium przy lekach razem z naukowcami. I najpierw była w stanie wyszukać nowych zastosowań dla istniejących leków, czyli była w stanie powiedzieć, okej, ten lek świetnie działa też tutaj, albo kombinacja tych dwóch leków leczy też to, czego jako ludzie wcześniej nie wiedzieliśmy. I tworzenie nowych leków, to jakby wykładniczo nastąpił skok właśnie przy zaprzężeniu sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja robi eksperymenty, pisze prace naukowe razem z naukowcami, to przyspieszyła ich praca znacząco. I to jest kolejny obszar. Kolejny obszar to jest diagnozowanie. Tak? Powiedzmy sobie, że lekarz, który czytał nasze rentgeny, a dzisiaj czyta je sztuczna inteligencja, ona ma 90% skuteczności czytania, nawet malutkie zmiany jest w stanie z tego rentgena wyczytać, czego człowiek często wyczytać nie jest w stanie, więc też diagnostyka nam się znacząco poprawiła przy wpływie sztucznej inteligencji. Też to nie jest pożądany zawód. Nie, radiolog rzeczywiście, oczywiście radiolog nie tylko czyta ze zdjęć rentgenowskich, natomiast tu się ewidentnie posiłkuje. No, ja już robiłam sobie ostatnio USG, gdzie pani ekspertka mi pokazywała, co robi sztuczna inteligencja, a co nie, bo to był bardzo nowoczesny akurat sprzęt, gdzie rzeczywiście już jakby pewne obrysy, pewne normy dotyczące wielkości wątroby, czy tam jakichś guzów, już to jest w stanie nam sztuczna inteligencja zrobić. Tu będzie supportowała, wspierała lekarza, więc diagnostyka ewidentnie też. Tak jak mówię, analiza naszych danych medycznych. Dzisiaj mamy ten trend hospital at home, czyli szpital w domu. Czyli przy tej możliwościach diagnostycznych my możemy całą masę rzeczy zbadać sobie w domu i mało tego, niejednorazowo, bo jaki jest problem z tym umieraniem na te zawały? Że zazwyczaj my przychodzimy raz do lekarza, jak coś nas boli, zanim się zresztą do niego dostaniemy, to jest też wyzwanie. Już dawno przestaje boleć. Tak, albo już koniec, jest albo za późno. Przychodzimy i lekarz zazwyczaj, no umówmy się, że to dbanie o siebie jest dużo ważniejsze niż samo przyjmowanie leków. Nie? I to jest, lekarz mówi tak, no musi pan, za przeproszeniem, chodzić na spacery 3 razy w tygodniu 10 tysięcy kroków. Musi pan i ograniczyć, i zmienić dietę. I to są te elementy, które jeżeli wprowadzimy skutecznie, one będą działały. I teraz jeżeli mamy podpiętą na przykład pod ubezpieczenie nasze na życie, sztuczną inteligencję, która jak Cerber pilnuje tego i pika i nie otwiera nam lodówki, albo na przykład nie otwiera nam garażu, bo mamy inteligentny dom i na przykład, przepraszam cię, ale dzisiaj idziesz do pracy piechotą, ponieważ nie wyrobiłeś w tym tygodniu swojego limitu kroków, stary, no to jest oczywiście już jak taki skrajny. Tak, dlatego będziemy wyszukiwać na bazarach, ja tak się śmiałam ostatnio, będziemy wyszukiwać na bazarach starych modeli, które są głupsze. I milsze. Że nie zamknie mi się ta lodówka, jak już zjadłem tyle, ile miałem dzisiaj, ale niemniej jednak będą pilnowały tego całego okresu, bo zazwyczaj jest tak, że lekarz mówi, ktoś do mnie przyszedł, mieliśmy 20-minutowe spotkanie, tego pacjenta nie byłem w stanie dobrze poznać, czy nie byłam w stanie dobrze poznać, potem ten pacjent po miesiącu przestał brać te wszystkie leki, o których mówiłam, się lepiej poczuł, więc już jakby luz i nie trzeba nic robić, wrócił do starego trybu życia, bo bardzo trudno jest zmienić przede wszystkim nawyki i ten pacjent u mnie jest 6 miesięcy później w dużo gorszej formie, gdzie trzeba go hospitalizować i szansa na jego dożycie do sędziwego wieku jest już dużo mniejsza. I teraz po pierwsze, w momencie, kiedy ta sztuczna inteligencja będzie pilnowała tego wszystkiego, albo będzie pilnowała naszych codziennych badań, bo to jest tak, jeżeli my pójdziemy załatwić się do toalety i ona zrobi badanie naszego moczu codziennie,
Jeżeli będziemy mieli lustro, a tak naprawdę w inteligentnym domu za chwilę już będziemy mieli te rzeczy, część z nich jest już dostępna, lustro będzie miało te elementy tak zwanego skanowania twarzy i będzie wiedziało, że na przykład jesteśmy w stanie melancholii bądź przeddepresyjnym i ten sygnał dostanie, również nasz smartfon będzie za chwilę miał te możliwości. Albo na przykład będzie, że mamy znaczącą wadę postawy, na przykład jak będziemy chodzić, będą te czujniki w podłodze. Dzisiaj ja na przykład jak chodzę do Longevity Center, to jest taki fajny bieżnik tam, po którym ja chodzę w tej nazad 3 razy i na przykład dostaję taką informację, jak w przeciągu najbliższych 10 lat, bo na przykład jedna moja stopa troszkę ma mocniejszy nacisk, a druga słabszy, jak mi się będzie zmieniało, jak mi się będzie robiła wada w kręgosłupie przez najbliższe 10 lat właśnie pod wpływem tej jednej drobnej rzeczy. Będą się kolejne rzeczy sypać. Mhm. I teraz w momencie, kiedy ten mocz analizuje się bez naszej wiedzy i od razu idzie to do naszej kliniki, prawda? I lekarz widzi, jak przez ostatnie 6 miesięcy zachowywał się ten nasz przysłowiowy mocz i jak nasza aktywność fizyczna wyglądała przez ostatnie 6 miesięcy, albo jak nasze spożycie cukru wyglądało przez ostatnie 6 miesięcy, albo jak nasza jakość snu wyglądała. Bo dzisiaj możemy sobie, dlatego mówiłam, że bardzo polecam Aura Ring, bo warto sobie porównać, jak śpimy po jednej niewinnej lampce wina, a jak śpimy bez tej niewinnej lampki wina. I wtedy się dużo mocniej zastanowimy, czy ta lampka wina codziennie to jest taki dobry, bo muszę się trochę wyluzować, tyle miałam ciężką pracę. Nie, to jest w ogóle iluzja, bo alkohol powoduje, że nie wchodzimy w fazę REM. Dokładnie, dokładnie. I to jest delikatny, niby mała jeden kieliszek, z którego dosyć relatywnie łatwo jest zrezygnować, jak się ma czarno na białym. I dlatego czyli takie, że jesteśmy w stanie tą potężną diagnozę zrobić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc to są wszystko obszary w medycynie, które są w stanie nam ogrom pomóc właśnie nie umrzeć z głupiego powodu, dlatego tylko, że się źle prowadziliśmy, tak? Czyli wychodzi na to, że jakkolwiek przerażająco to brzmi, to jednak jest dużo optymizmu. Jest, jest, ogrom. Tylko trzeba po prostu chcieć też z tego korzystać. My Polacy jesteśmy fatalni w diagnozowaniu się. My idziemy do, przysłowiowo, to jest zresztą cytat z jakiegoś lekarza, z którym rozmawiałam. My przychodzimy badać nowotwór, jak już on śmierdzi, że tak powiem, w naszym organizmie. I jest to czwarte stadium i nic się z tym nie da zrobić. Tak, gdybyśmy przyszli w pierwszym, w pełni wyleczalnym, mam 99% szans na wyleczenie i jesteśmy w domu, jesteśmy żywi, zdrowi dla rodziny, przyjaciół, dzieci. Więc to są ultra ważne rzeczy. My mamy jakie przysłowie? Po co będę się badać, jeszcze coś sobie znajdę. Jesteśmy na 3. miejscu w Europie, jeżeli chodzi o jakby rzadkość badań diagnostycznych. No więc a w tych obszarach jest mnóstwo. Mamy naprawdę celowane leki. Nawet wszystkie rzeczy związane z leczeniem nowotworów. Tak, myślę, że właśnie to musi tu bardzo wybrzmieć, że dlaczego warto się badać? Właśnie dlatego, że ten postęp w medycynie jest tak ogromny. I naprawdę wchodzimy w czasy, kiedy mnóstwo chorób będzie wyleczalnych i jest tak strasznie dużo różnych technologii, które wspierają medycynę w tej chwili, że pojawiła się realna szansa na długowieczność. Jest coraz więcej naprawdę fenomenalnych, celowanych, bardzo mądrych leków. Dzisiaj mamy już na przykład leki, i to jest świeża sprawa, bo w Polsce zresztą dostępny jest ten lek bodajże od listopada zeszłego roku, który cofa nowotwór, który jest z wieloma przerzutami. I to jest tak, że to bardzo szybko idzie do przodu. To się też wykładniczo rozwija właśnie dzięki zaangażowaniu sztucznej inteligencji. Mówiliśmy o jedzeniu, tak? Jedzenie, gigantyczny obszar naszej zdrowotności. Mięso z in vitro. Umówmy się, dzisiaj mięso jest bardzo toksyczne często. Więc mówimy sobie, okej, to co jedzą zwierzęta, które my jemy, jest często kompletnym syfem. Albo warunki, w jakich one żyją. Czasami oglądamy gdzieś tam jednym okiem, ja to się boję tego oglądać na jakimś YouTubie, jak są hodowane te zwierzęta w pełnym cierpieniu. Mhm. Ja mówię już też energetycznie, ja wierzę w to, że cierpiące całe życie zwierzę nie może dać dobrego mięsa. No nie, ja jakby mocno też wierzę w ten, może powiedzmy, mało technologiczny obszar, jednak taki ludzki. I teraz, jeżeli mamy możliwość bez cierpienia hodowania właśnie produktów mięsnych z in vitro, nie mylmy z czymś jak Beyond Meat, czyli z wegetariańskimi zamiennikami. Mm-hmm. To są dwie różne, tak prostuję, dwa różne typy jedzenia. Możemy zrobić zamiennik wegetariański, nie wiem, salami wegetariańskie, może mieć, ono jest stworzone z roślin,
Tu od razu zastrzegam, że bardzo warto sprawdzać skład tych rzeczy, bo niekiedy są znakomicie większym syfem niż takie zwykłe, czyste salami włoskie, które trzeba by było sobie kupić i zjeść plasterek bez wyrzutu sumienia. Może mniej, ale jest też już coraz więcej i to jest tak, że w Europie to są projekty mięsne, czyli tak się hoduje kurczaki czy wołowinę. W Azji więcej ryby i skorupiaki. Krewetki są z in vitro hodowane w tamtych rejonach, ale ta produkcja jest coraz bardziej umasowiana. W 2018 roku był u nas na konferencji profesor Mark Post, Holender, który jest autorem pierwszego kawałka mięsa z in vitro, hamburgera z in vitro w swoim laboratorium i jakby doprowadzenie do wytworzenia tego jednego hamburgera kosztowało około 3 miliony dolarów. Raczej byśmy nie zakupili go tak sobie do hamburgera i tak sobie swobodnie nie zjedli. No ale rozumiem, że potem koszty tej produkcji są coraz mniejsze. Zdecydowanie. Dzisiaj 11 euro. Już no jesteśmy właśnie w stanie takiego hamburgera sobie zjeść, więc to jest też szybko skalowalne i możemy takie mięso z nim zjeść. Ja też dokładnie tak jak ci twoi znajomi. Nie próbowałam, mimo że miałam okazję, bo w Dolinie Krzemowej 3 lata temu serwowano to mięso na naszym uniwersytecie Singularity University w stołówce. Natomiast no, ja się nie odważyłam, bo jednak ja nie jem mięsa, ponieważ nawet smak mięsa już mi nie pasuje, więc niekoniecznie chciałam, ale ludzie twierdzili, że to jest bardzo fajny produkt. Mało tego, na poziomie laboratoryjnym jesteśmy w stanie ustawić parametry tego. Po pierwsze, on jest czystsze, nie ma tam antybiotyków, ma odpowiednią zawartość białka, odpowiednią zawartość węglowodanów, można przygotować pod konkretną grupę chorobową lub pod konkretną grupę wymagań. Więc to zaczyna już też być wyższa szkoła jazdy. Możemy już powolutku mieć jedzenie drukowane w 3D, więc na przykład w samolocie, gdzie ja nigdy nie jem tych wszystkich plastikowych, wielokrotnie podgrzewanych potraw, możemy mieć drukareczkę 3D, która na przykład świeże naleśniki wydrukuje tylko z komponentów i każdemu pasażerowi będzie można rozdać, bo może będzie mógł pasażer miał większy wybór. To są rzeczy, które są dostępne. To, o czym sobie Ola dzisiaj rozmawiamy, to nie są jakieś super rzeczy z przyszłości. To są rzeczy, które są dostępne dziś. I obawiam się, że musimy tym zakończyć. Ty mówisz naprawdę super interesujące rzeczy i cudownie mi się z tobą rozmawia, natomiast już rozmawiamy bardzo długo i myślę, że jak nie zastopuję, to będziemy tu siedzieć dalej do końca roku i będziemy wracać o prognozach na następny. Tak, musimy też zobaczyć, jak się zmienia pogoda, bo dzisiaj zmieniłaś chyba z 3 razy. Dokładnie. Słuchaj, na koniec chciałam cię jeszcze prosić, żebyś przypomniała tytuły książek, o których wspominałaś. Ja przy okazji powiem, że trwa plebiscyt na najlepszą książkę roku 2023 na Lubimy czytać.pl i tam pojawiła się nowa kategoria, nagroda specjalna dla kobiety autorki od marki Yes, więc zachęcam nasze słuchaczki. Ja bym chciała tę nagrodę zgarnąć, bo jak moja książka poszła właśnie do wydawcy już. Dobrze, dobrze, weźmiemy pod uwagę. Tak, zgłaszam się jakby coś. Od razu mówię słuchaczkom, że możecie głosować na swoje ulubione autorki, nie tylko w tej kategorii. I więc przypominam, Lubimy czytać.pl, a ciebie chciałam poprosić, żebyś przypomniała te tytuły, czy już nie pamiętasz, co polecałaś? Pamiętam, moja droga, wiesz, jakby książki są moim największym życiowym hobby, jeszcze przed technologią. Ja wiecznie pokazuję, czy na Instagramie, czy na LinkedInie, tych ludzi z wyrzutami sumienia, żeby się nie przejmowali, bo u mnie zawsze się piętrzy przy łóżku, jakaś taka wieża jeszcze nieprzeczytanych. Ja nałogowo kupuję książki, muszę mieć w papierze, wąchać, podkreślać, ja zaginać rogi. Nie pożyczam, mówię, kup sobie 30-50 zł. Ale książki tak, więc Nadając sens bodajże jest tytuł tej książki, Sam Harris, i to są wywiady z takimi światłymi ludźmi, fenomenalne. Nieco trudna literatura, może nie taka na pierwszy rzut oka, ale bardzo wartościowa, bo pokazuje też różne wątki rozwoju społeczeństwa, konsekwencje tego, co się dzieje dzisiaj. Polecam książkę, i to dla rodziców, numer jeden absolutny, Sir Ken Robinson, również jego TEDx, chyba największy i najbardziej popularny TEDx w historii TEDxa, o tym jak uczyć. Książka Ty, twoje dziecko i szkoła, bodajże po polsku, rewelacyjna, naprawdę, to z kolei książka bardzo łatwa i czyta się jak, wiesz, jak pije wodę, gdzie jest opisane, jak możemy wesprzeć, jakie są wyzwania współczesnego świata, jak je adresować, co jest istotne, na co zwracać uwagę i co robimy głupio, źle czasami. Można to łatwo poprawić. Rewelacja. Polecam, bo dużo rozmawiałyśmy też o higienie cyfrowej. Fajną książką jest Wychowanie przy ekranie o higienie cyfrowej, ale teraz też wydawnictwo Copernicus wchodzi, nie wiem, czy już w tej chwili nie weszło z nową książką też a propos właśnie dzieci i cyfrowość, którą gorąco polecam, nie pamiętam w tej chwili tytułu,
ale będę na moich mediach społecznościowych też tą książkę pokazywać. Myślę, że jest, jeżeli was interesuje temat modyfikacji genetycznych, tego typu rzeczy, to mocno polecam książkę o CRISPR-ze i o, w ogóle o genetyce. Profesor Amy Webb napisała tę książkę, sekunda sobie przypomnę, jak ona, Projekt Genesis nazywa się, jest po polsku wydana, ja zresztą napisałam wstęp do tej książki, jest świetna. Także polecam w ogóle taki lifehack mały, żeby czytać jedną książkę dla przyjemności, a jedną dla rozwoju. I potem jedną dla przyjemności i jedną dla rozwoju. To świetnie działa. Nie jesteśmy w stanie wszystkich zajechać tymi książkami, że ciągle coś o rozwoju, a z drugiej strony nie mamy tego wyrzutu sumienia, że ciągle czytamy tylko kryminały, czy jakieś tam obyczajowe. Które mimo wszystko też rozwijają kreatywność i czytanie czegokolwiek jest wskazane. Tak, absolutnie. Więc czegokolwiek nie, ponieważ ja jestem wielką przeciwniczką tej literatury young adult, czyli tych obleśnych, paskudnych romansideł. Znaczy ja też mam tak, że ja w ogóle, dla mnie musi być książka, przynajmniej w języku musi być jakaś wartość, więc przynajmniej musi być bardzo ładnie napisana, nawet jeśli więc to nie tam jest problem w języku, podobnie jak te wszystkie książki, nie będę tu wymieniała, których nie będziemy oczerniać, ale te takie również trudne romanse dla dorosłych, które upadlają kobietę, jeszcze pokazują w takiej roli, że nie chciałybyśmy tak naprawdę w niej być. I to samo jest z tą literaturą young adult. One budują role model dziewczyny, który jest absolutnie błędny. Znaczy ja nigdy nie, jeśli postawmy sobie naszą córkę, przeczytajmy kawałek takiej książki, jak nasze dzieci się w niej zaczytują, zobaczmy, co tam jest, jak jest pokazana dziewczyna. Na pewno nie chciałybyśmy, żeby tak nasza córka. Dobrze, czyli nie, że czytanie wszystkiego, tak, ale czytanie rzeczy, które niekoniecznie są poradnikami albo jakimiś rzeczami bardzo bogatymi w wiedzę, tak, że może to być równie dobrze beletrystyka, tak, mogą to być kryminały, jeśli są. Ale jesteśmy jeszcze, myślę, tak do końca pierwszego kwartału ciągniemy te takie postanowienia noworoczne, więc jest jeszcze jedna książka, która jest moją ukochaną książką, od wielu lat ją czytam ciągle i ciągle, to są Atomowe nawyki. Być może trafiliście na tą książkę, bo ona jest ciągle odnawiana i kolejne wydanie, ale książka, która pokazuje, jak poprawiając swoje życie o 10%, czynimy gigantyczną zmianę. Okej, zakończmy tym, bo naprawdę nie zakończymy nigdy. Mam nadzieję, że była to wartościowa rozmowa dla naszych słuchaczy, że mam nadzieję, przecież jestem przekonana, że tak było i że pokazałyśmy wam, że ta technologia to nie jest coś, ani nie jest to coś nudnego, ani nie jest to coś, co można uznać, że nas nie dotyczy, bo dotyczy nas jak nic innego w dzisiejszych czasach. Dokładnie. I mam nadzieję, że będziecie podchodziły do niej z taką otwartością, optymizmem i takim poczuciem, że nie jest to coś, czego trzeba się bać, tylko jest to coś, co możemy po prostu wykorzystać dla własnego rozwoju, zaoszczędzenia czasu i wielu, wielu innych korzyści. I wpisaniem sobie w swój kalendarz postanowień na ten kwartał czy na ten rok, że nauczę się jednego narzędzia AI i będę je skutecznie wykorzystywać. Dziękuję ci bardzo, Jowita. Dziękuję ci bardzo, Ola. Dziękujemy ci za wysłuchanie tego odcinka. Wspólnie tworzymy przestrzeń, w której każda kobieta może czuć się usłyszana i inspirowana. Jeśli doceniasz naszą pracę, prosimy o chwilę, żeby ocenić nasz podcast i podzielić się swoimi myślami na temat tego odcinka na Instagramie lub Facebooku Jest Biżuteria. Twoje opinie są dla nas niezwykle ważne. Razem tworzymy lepszy świat dla kobiet. Do usłyszenia.